Dziś jesteśmy na warszawskiej Saskiej Kępie, a naszym gościem jest... Kuba Jastrzębski, jestem warszawianistą, autorem książki Sekrety Saskiej Kępy, miłośnikiem miasta. Dziś jesteśmy w Toruniu, Krakowie, Wrocławiu, Rzeszowie, Białymstoku, Szczecinku, Oświęcimie, Krotoszynie, Radomiu, Łańskiej, Lubieszowie, Ustrzyga, Warszawie. Podcast pełen treści, słuchaj do ostatniej sekundy. Artur Dobiegała, Paweł Kamiński. Podcast miastowy. Prosimy Was gorąco o subskrypcję, polubienia i zostawienie komentarzy pod tym materiałem. Zajrzyjcie również na naszą stronę podcastmiastowy.pl, gdzie znajdziecie pełną listę wszystkich do tej pory opublikowanych odcinków. No i właśnie o tej książce przede wszystkim chciałbym porozmawiać, ale nie wprost. Bo chciałbym Cię zapytać, czy może chciałbym wyjść od cytatu, rzecz jasna, dobrze jest wyjść na mądrzejszego niż się jest w rzeczywistości, więc zacznę od mądrego cytatu z mądrego człowieka. Człowieka spod Włocławka zresztą, co nie jest bez znaczenia, bo Paweł, który nie może być dzisiaj z nami, ale będzie montował ten materiał, jest włocławianinem. Florian Znaniecki, światowej sławy badacz, powiedział kiedyś, że ludzie nie tyle są w mieście, co miasto jest w sferze ich wspólnych doświadczeń, działań i zamierzeń. I wokół tego chciałbym się pokręcić, bo skoro tak naprawdę wszyscy w jakiejś mierze jesteśmy w mieście i we wszystkich nas w jakiejś mierze miasto jest, no to miasto jest tematem dla nas wszystkich. No ale na różnym poziomie podejścia czy zaznajomienia z tym tematem jesteśmy i mówiąc o poziomie, nie mam nawet na myśli poziomu rozumianego tak jak poziomowanie znajomości angielskiego, na przykład, prawda, w pracy, w szkole czy gdzieś tam, tylko tak naprawdę raczej na aspekcie, na kierunku, z którego patrzymy na to zagadnienie, a później na pogłębieniu tego konkretnego aspektu. Ty mówisz o mieście od dawna, z tego co zdążyłem prześledzić, od dobrych nastu lat, prawdę mówiąc, no nie? Może być. Pewnie tak. Dobrych nastu na pewno. I podejrzewam, że wyrobiłeś sobie różne sposoby mówienia o mieście, w zależności od tego, do kogo się zwracasz, ale podejrzewam też, chociaż tu mnie popraw, jeśli się mylę, że istnieją też formuły, które pozwalają za jednym strzałem dotrzeć do wielu różnych odbiorców. No i chcę zapytać, czy tak jest rzeczywiście. To znaczy, jak mówić o mieście, żeby trafiać do wielu ludzi i tak, aby każdy, do kogo ten przekaz trafia, znalazł tam coś, co wpisuje się w jego aktualne zapotrzebowanie, w jego poziom, w jego sposób patrzenia na to zagadnienie. Znaczy, no to nie jest to łatwa sprawa. No, zdarzyło mi się prowadzić na przykład jakieś takie spotkania o Warszawie, no bo to Warszawą się interesuje, więc one były zwykle w Warszawie, albo były o metrze, bo nim też się interesuje, chociaż zwykle warszawskim. I to zawsze jest dla mnie, zawsze jest zaskoczeniem, kto tam będzie, i ile on mniej więcej wie o temacie, o którym ja chcę coś powiedzieć. Ale też ja lubię to, że lubię tak jakby mieć, taki nawiązywać dialog. Nie jestem wykładowcą, więc nie lubię tego, że to dobra, to ja wam teraz powiem, jak jest naprawdę, albo coś takiego. Tylko nie wiem, czy państwo też tak mają, albo czy zdarzyło się państwu kiedyś. I te odpowiedzi, które uzyskuję, są jakby, staram się jakby do nich odnosić i tak prowadzić, powiedzmy, taką narrację. Ale tego nigdy tak naprawdę nie wiadomo. I dlatego na przykład takie spotkania są trudne dosyć. I pisanie książki też jest trudne pod tym względem, no bo nie wiesz, jaki będzie odbiorca, ale jednocześnie no tak jak napiszesz, tak on jakby to już jakby... Zostanie na wieki. Tak zostanie. No. No dobra, ale powiedz mi, czy pisząc tę książkę ostatnią, czy jakąkolwiek z Twoich poprzednich, no bo z tego co pamiętam, masz trzy książki na koncie, tak? Pierwszym był taki album, ale on faktycznie był dość sporo, było treści, album o Warszawie, więc tam było dużo, dużo takiego materiału wizualnego i te... więc tak, no nie wiem, czy możemy powiedzieć, że to książka, czy nie. Potem była książka o metrze, no i to jest trzecia publikacja, powiedzmy druga książka. Moim pomysłem jest to, żeby mówić do ludzi, którzy jakby, żeby to nie było skierowane tylko do jednego typu odbiorcy, tak? Że teraz napiszę książkę do, nie wiem, znawców jakiegoś zagadnienia i koniec, bo taka książka ma bardzo wtedy wąski zasięg. I ja bym chciał, żeby ludzie, w ogóle podoba mi się to, że to jest ten taki nawrót do lokalności, który teraz czy już nastąpił, myślę, że już nastąpił, mam nadzieję, że on się jeszcze nie kończy. To jest świetna sprawa, która bardzo mi się podoba i wiem, że na przykład gdybym robił to samo, co robię teraz w latach, nie wiem, 90., kiedy byłem dzieckiem, ale no powiedzmy, żebym wtedy miał te tam 30 parę lat,
to bym miał znacznie mniej, mniejszą grupę odbiorców. Teraz jasne, to jest dużo bardziej popularny temat. Bezsprzecznie trwa koniunktura. Tak, trwa koniunktura. Przekładająca się prawdopodobnie również na możliwość utrzymywania się z tych rzeczy, bardziej niż tylko uprawiania ich hobbystycznie. No ja dalej utrzymuję, znaczy nie utrzymuję się tak naprawdę z tego, co jest też bardzo wygodne, szczerze mówiąc. Traktuję to jako taką, pasję, ale taką, której faktycznie jestem oddany bardzo. I jednak chciałbym, żeby to, co robię, docierało do różnych odbiorców. No wiadomo, że to nie jest też, to jest dalej nisza, tak? Mówienie o jakiejś tam części albo jakimś tam zagadnieniu dotyczącym miasta i to konkretnego miasta, no to jest bardzo niszowa sprawa, ale nie chciałbym, żeby to było już tak niszowe, że faktycznie jest jakiś tam jeden odbiorca, jakiś drugi ja, który po prostu ja sobie napisałem tą książkę i teraz ktoś inny podobny do mnie ją czyta. O to chcę Cię zapytać, doprecyzować to pytanie, bo to pierwsze pytanie, które zadałem, ono nie było raczej pytaniem, tylko rozwlekłym nie wiadomo czym, manifestem zapowiadającym treść tego odcinka. W każdym razie powiedz mi, czy Ty sobie jakoś wyobrażasz tego odbiorcę bazowego? Kiedy zaczynasz pisać, no już wiem, że to nie jest drugi ty, to znaczy nie piszesz dla drugiego siebie, nie. Ale czy w jakiś sposób układasz sobie w głowie portret, no powiedzmy psychologiczny tego potencjalnego odbiorcy, tak aby w książce zawrzeć to wszystko, co powinno trafić do tak sprofilowanego konsumenta treści? Znaczy, ja jeszcze zrobię krok wstecz, bo powiedziałeś, że nie dla drugiego siebie, ale w sumie to trochę też, to też jest książka w tej... Ktoś taki jak ja, kto jest taki naprawdę wkręcony i żyje tym, też znajdzie coś dla siebie, tak? Ale chciałbym, żeby to nie była książka tylko dla mnie, ale też dla kogoś, kto na przykład, nie wiem, chce po prostu przeczytać jakąś interesującą historię o mieście, albo nawet z miastem tle, bo te historie są bardzo różne. W tej książce, bo jakby tak też planując, jak to będzie wyglądać, doszedłem do takiego wniosku, że dobra, to musi być tak, że będzie jakiś będą odbiorcy, którzy, nie wiem, nic nie wiedzą o Saskiej Kępie, powiedzmy, ale generalnie słyszeli o tej dzielnicy, to jest taka medialna, fajna dzielnica, każdy mówi, o, Saska Kępa, fajne miejsce, byłem kiedyś w Warszawie, Saska Kępa była spoko, nie? I to, więc to może spowodować, że ktoś sięgnie po tą książkę, nawet jeśli nie jest, w ogóle nic nie wie o Saskiej Kępie. No i przeczyta w niej kilka ciekawych historii. Być może niektóre do niego trafią bardziej, inne mniej. Niektóre będą dla niego zbyt jakieś takie abstrakcyjne albo skomplikowane, ale niektóre będą dla niego odpowiednie. Weźmie też ją mieszkaniec z dzielnicy, taki, który tu mieszka i wie dużo i na przykład, nie wiem, ma tu babcię, urodził się. Takich mieszkańców Saska Kępa ma dalej bardzo dużo. I on inne historie będą do niego przemawiać. Ale weźmie ją też, mam nadzieję, ktoś jest faktycznie... No nie wiem, no ekspertem od jakiegoś tematu i dla niego jeden rozdział tylko będzie interesujący, a za to będzie interesujący bardzo. I takiego właśnie, takich czytelników chciałem złapać w takie, wiesz, sidła, szeroko zastawione. Zwyczajny lejek, mówiąc krótko, to znaczy jesteś turkuciem pod Jatkiem, który kopie ten dół w piachu i tam wpada... Co wpadnie, no to... Wpada różny klient, mówiąc krótko. Tak jest. Powiedz mi, czy... dlaczego w ogóle Saska? A widzisz, mieszkaniec by zapisał, dlaczego właściwie Kępa? To bardzo interesujące. Mieszkańcy nie mówią Saska, bo Saska to jest ulica. No tak. Przecznice stąd, bo jesteśmy na francuskim. Prawda, mówią Kępa. A ja mówię oni, bo ja sam nie jestem mieszkańcem, chociaż przez jakiś czas mieszkałem na Saskiej Kępie, ale nie jestem tu, nie urodziłem się tutaj i nie mieszkam tutaj teraz. A jednocześnie no, czuję się naprawdę mocny w Saskiej Kępie, więc jest okej. Okay. Jak było święto Saskiej Kępy, książka miała premierę, to wielu mieszkańców podchodziło i na przykład, wiesz, wypytywało mnie. Wszyscy mnie w ogóle pytali, czy jestem z Saskiej Kępy. Wiesz, jak pisałem książkę o metrze, to nikt mnie nie pytał, czy ja w metrze mieszkam. Więc to jest, ale to jest jakieś bardzo też symptomatyczne dla tej dzielnicy, która ma bardzo dużo takiego lokalnego ducha. Nie wiem, czy w Warszawie, no, wiesz, może takie dzielnice, te takie miasteczka, które w pewnym momencie przyłączono, Rembertów, Włochy, Ursus, one mogą mieć trochę podobny klimat. No pewnie Żoliborz, ale już nawet Mokotów, bo jestem z Mokotowa, to Mokotów wedle mojej percepcji aż tyle tego nie ma. Saska Kępa pod tym względem jest wyjątkowa, naprawdę. A powiedz mi, twoim zdaniem, tak pobieżnie, a może badałeś tę sprawę głębiej, co przesądza o tym, no, o tym takim bardzo silnym rysie tożsamościowym? Kępian? Taka splendid isolation, jak to można powiedzieć, dlatego że to jest dzielnica, która ma bardzo, bardzo
wyraźnie takie nawet, no nie mówię, że wyznaczone, ale takie granice, które faktycznie fizycznie istnieją. Czyli mamy ten pas ogródków działkowych, tutaj jest, wiesz, stadion, Park Skarżewski imienia Paderewskiego, w tamtą stronę Gocław, no też ten Gocław jest taki, tam jest rezerwa pod trasę tysiąclecia i to jest też taka wyraźna granica, że ta zabudowa, wiesz, nie tak, że się ciągnie. Jak jesteś na przykład w Śródmieściu i nagle zaczyna się, powiedzmy, administracyjna wola, no i tak trochę nie wiadomo, czy ty jesteś na tej woli, czy to jest dalej wola, czy jeszcze Śródmieście, a Muranów to Śródmieście, czy wola, czy Muranów po prostu. A tutaj to jest jasne, jesteśmy teraz na Saskiej Kępie, nikt nie ma wątpliwości. I jak idziesz w tamtą stronę, to do pewnego momentu nie masz wątpliwości, potem są działki i potem już masz, nie masz wątpliwości, że już na pewno nie jesteś na Saskiej Kępie. To na pewno pomaga. Pomaga też to, że tutaj wielu ludzi mieszka od lat faktycznie i mnóstwo jest takich No dobra, ale od mieszkańców. Lat to znaczy od 100 lat, bo o więcej się raczej nie da. To jakieś pojedyncze, od 100 to naprawdę no rzadkość. Ale mam na myśli maksymalnie 100, Rodzina od przedwojny to jest tak, no bo faktycznie w 1900 powiedzmy 23 roku to tutaj nie było absolutnie niczego. W sensie było kilka drewnianych domów, z których jeden stoi do dzisiaj. I poza tym nic. Nie było tak jak na przykład na Mokotowie, czy właśnie na Woli, że miasto się kończyło, powiedzmy, że była jakaś taka strefa przy twierdzy, bo Warszawa była twierdzą, więc nie bardzo można było zabudowywać tą okolicę, żeby te działa mogły strzelać i w ogóle, to się nazywa esplanada. Ale tam jednak były jakieś, wiesz, jakieś drewniane chaty, jakieś uliczki pierwsze, coś tam się działo. Tu, ponieważ jeszcze był do tego teren zalewowy, podmokły, to tutaj po prostu mało kto mieszkał. I jeszcze ciężko było dojechać, bo nie było mostu. No tak. Aż do 1913 roku, no to albo taką łodzią, albo tam, wiesz, przez Pragę, Skaryszew, taki mostek na Łasze, no to Ale bo tylko most zbudowano, to znowu go nie było. Tak. No w ogóle to jest jeden z tych tematów, który poruszyłem, jak bardzo ten most jest ważny dla Saskiej Kępy, no bo tak naprawdę, to wiesz, no to w pewnym momencie powstała tutaj w pierwszych latach XX wieku taka trasa szybkiego ruchu, jak na tamte warunki, wiesz, ze Śródmieścia Warszawy nad Powiślem, które było biedne i jakby tak niezbyt poważane, na tą Saską Kępę, na której wtedy nic nie było. I się zaczęły te wszystkie plany, co tu można by było zrobić. Wiesz, był taki pomysł mniej fajny, czyli na przykład Wielka Rzeźnia, ale port częściowo zrealizowany, czyli wystawa, to fajne, park, no przecież ten park powstał zanim powstała dzielnica, Park Skarżewski. Zaczęto pracę nad nim, jeszcze w Saskiej Kępie nie było. Powiedz mi, czy to Wielka Rzeźnia przeniesiona z Solca, to znaczy to... Był pomysł, tak, wtedy była faktycznie na Solcu i chciano ją odsunąć jeszcze dalej od miasta, wiesz, Saska Kępa to było wtedy... Jasne. To jeszcze w latach 30. pisano przy jakichś inwestycjach, że no można by ją zbudować gdzieś indziej, no ale no nie na Saskiej Kępie, bo to jest taki wygwizdowy, wiesz, z dzisiejszego punktu widzenia to się wydaje... Kompletnie niedorzecznie, jesteśmy praktycznie wtedy, w centrum, jasna tak, sprawa. A wtedy to było, wiesz, no daleko, no kto tam pojedzie, to Saską Kępę, kawał drogi, trzeba by się tramwajem potem gdzieś wysiąść, ja przesiąść. Nie bez powodu pytam o Solec, wiesz, bo wydaje mi się, że przeczytałem twoją książkę wnikliwie, ale być może nie aż tak wnikliwie. Zdaje mi się, że nie odpowiadasz na pytanie podstawowe, dlaczego Saska, przede wszystkim dlaczego Kępa. Bo to wcale chyba nie jest tak oczywiste dla współczesnego człowieka. Może nie być, ale z drugiej I co strony... co z tym Solcem? Bo właśnie, czy dwa słowa moglibyśmy o tym powiedzieć? Tak, no mówi się, że w pewnym momencie, no do dzisiaj jest takie przekonanie, znaczy nie mówię, że mieszkańców, ale takie, że takie, jakieś takie poczucie, że wiesz, no ten prawy brzeg Wisły, praski brzeg Wisły jest mniej taki ceniony, powiedzmy, tak? Tutaj są tańsze nieruchomości, tu generalnie jest, to z Pragi, to tamten, chociaż to jakby ta Praga to tylko część tego praskiego brzegu, tak szeroko po prawego brzegu. Jednak ta Saska Kępa zawsze jakby była taką, w pewien sposób, enklawą tego lewobrzeżnej Warszawy. No i mówiło się dlatego, że był właśnie taki moment, kiedy Saska Kępa była bardziej na lewym brzegu niż na prawym, no bo to starorzecze Wisły przebiegało, tutaj do końca nie wiadomo, parafia właśnie na Solcu być może. Ja muszę się przyznać, że to są tak zamierzchłe dzieje, a ja tak bardzo nie jestem w stanie tego sam zweryfikować. Mnie zawsze, ja tak mówię czasem, że dla mnie historia Warszawy zaczyna się wtedy, kiedy są już mapy i jakieś chociaż pierwsze zdjęcia. Bo dlatego też, że ja bardzo lubię zdjęcia i ja potrafię dobrze na nie patrzeć. Zdjęcia lotnicze, czy takie zwykłe zdjęcia, stare zdjęcia,
No, zajmujesz się przecież, przepraszam, że wejdę ci w słowo, między innymi odgadywaniem, co jest na zdjęciu niezidentyfikowane. Tak, tak. To jest też coś, co robię i co bardzo lubię. I właśnie jak mam to zdjęcie, no to przynajmniej mogę powiedzieć coś jakby, wiesz, bezsprzecznie, nie? Jasne. Jest na zdjęciu, znaczy było. Albo z drugiej strony, patrzysz na zdjęcie lotnicze z jakiegoś tam roku i tam czegoś nie ma. To też można jakieś wyciągnąć z tego wnioski. Mimo, że wszyscy mówili, że to już stało w 1926, tak, a jednak nie stało. No właśnie, to jest też to, co mi się zdarza i co mi się przydało przy tej Saskiej Kępie, przy poznawaniu jej historii. No i właśnie to jakby to, ten solecki wątek, czyli czy to faktycznie tam to stare rzeczy przebiegało, no to tu muszą się ludzie mądrzejsi ode mnie wypowiedzieć. Jacyś badacze tamtych czasów, nie wiem, tej hydrologii, jak ta Wisła kiedyś biegła, czy to się wszystko trzyma, wiesz, jasne, całości, bo ja nie potrafię tego powiedzieć. Tu nie ma żadnych jakby fizycznych dowodów na to, że tak było. Kępa, to znaczy wyspa, no więc to akurat, no to jest prawda. No, ten teren był w jakiś tam sposób osobną całością, kępą najpierw holenderską, potem jakąś tam kawczą, w końcu Saską od Sasów, dynastii Sasów, którzy tutaj urządzali sobie polowania, no i do Saskich czasów mamy już mapy, więc w zasadzie tak, to jest tak, taki temat, który mógłby cię interesować bardziej intensywnie. Tak, i faktycznie był taki, miałem taki pomysł, żeby ten saski wątek, tam był taki domek myśliwski, tylko znaczy, dałoby się to opisać, tylko kwestią było to, że tutaj jest w tytule książki są sekrety, i faktycznie trudno by to z tego było zrobić taki dobry sekret. Chyba, żebym coś znalazł, co było sekretem. Jasne. Tak? Ale ponieważ mi się nie udało znaleźć, ja też trochę potraktowałem książkę jako taką możliwość, taką okazję badawczą, tak? Że na przykład, nie wiem, są jakieś wątki, które nie weszły do książki, bo na przykład nie udało mi się znaleźć nie udało mi się ich na tyle rozwinąć, żeby faktycznie były jakimś sekretem. No to przykład, może ten Saski jest taki mało tutaj, co mogłoby się znaleźć, trudno powiedzieć, ale na przykład takiego, tu mieszkał taki profesor Centner-Schwer i on miał żydowskie pochodzenie, był profesorem w Rydze, w Warszawie i podczas okupacji ukrywał się tutaj na Saskiej Kępie przez jakiś czas, być może u byłej żony, chyba tak, i ktoś go zadenuncjował, no i on zginął. Niemcy go złapali, zabili. I to był wątek, który wydawało mi się, że jak się poszuka teraz, znając te wszystkie możliwości, internet, dostęp do archiwów, to coś mi się uda znaleźć. To był jeden z tematów, który liczyłem, że uda mi się opisać. Niemalże pewniak, który... No może wiesz, no nie pewniak, bo nie miałem jeszcze odpowiedzi na pytanie, co się stało, ale jasne, myślałem sobie, dobra, jest IPN, są jakieś tam materiały, wiesz, teraz da się coś z tego zrobić. I nie udało mi się, wiesz, nic nie znalazłem, więc w końcu materiał nie wszedł do książki. Mimo, że to ciekawy wątek, no ale samo to, że tak się zdarzyło, no nie było tym sekretem. Więc odpuściłem. Widzę, wiesz, bo z tego pytania wcześniejszego, które ci zadałem, wychodzi też tam jednak rys do profilu czytelnika, mam takie wrażenie. To znaczy, mam wrażenie, że celujesz w czytelnika, który choć być może niekiedy będzie znacznie bardziej zaawansowany, to jednak dajesz mu to po to, żeby rozpalić w nim wielką chęć się do awansowania. No. Czy można tak powiedzieć, że wiesz, misja to jest takie słowo, misja to jest oczywiście wielkie słowo i patetyczne, i apatetyczne słowa wypowiadane przy byle okazji łatwo jest skompromitować później, ale czy to nie jest tak, że misją popularyzatora jest właśnie to znaczy po prostu dobrze wciągnąć człowieka, tak dobrze, żeby on później, już wiedząc, jak jest być wciąganym, jak to jest być wciągniętym, sam opracował techniki wciągania się własnoręcznego, mówiąc krótko. Tak, zdecydowanie tak. No przecież jakby ja nie ukrywam, że jakby to bycie popularyzatorem jest jakąś tam moją i tą misją, nie bójmy się tego słowa. Dlatego, że pamiętam sam, jak byłem dzieckiem, no to miałem w domu na półce różne książki i pamiętam taką książkę Przewodnik po Nowej Warszawie. Nie pamiętam, kto był autorem. Wydaje mi się, że chyba Lech Mielewski, to jest do sprawdzenia oczywiście, ale to był taki przewodnik, inny przewodnik niż wszystkie. Nie taki przewodnik już po Krakowie, nie? Zabytki Krakowa, tylko przewodnik po osiedlach Warszawy, po tych takich osiedlach, już po moim osiedlu, gdzie ja mieszkałem, po różnych tych blokowiskach. I ten autor, oprócz tego, że opisywał mniej więcej, kiedy powstał, kto zaprojektował, jakie tam są, nie wiem, mieszkania powiedzmy, to... Oj, widzisz. To... No tak.
z Kultura z Saskiej. Bo muszę tylko powiedzieć, że nasz gość przepuścił rowerzystę, a ja wymusiłem temu rowerzyście. To była taka sytuacja na pograniczu. Ale wiesz, ten przewodnik po tych osiedlach, no wydaje, wiesz, teraz to jest może w pewien sposób oczywiste, tak? Masz przewodnik po blokowiskach, Na to znowuż gigantyczna koniunktura. Tak, tak, ale wtedy to było takie, wow, facet pisze o moim osiedlu i tam są jakieś ciekawostki, ale świetne, nie? I to była jedna z tych książek, która pewnie jakoś tam mnie popchnęła w kierunku tego, co teraz robię, więc jestem bardzo wdzięczny. Ale to jest trochę to. Ja też w ten sposób na to patrzę, że to jest książka, która jak ktoś się wkręci, przeczyta sobie rozdział, mu się spodoba, a potem zacznie sobie coś googlować, powiedzmy, no to znajdzie więcej informacji. I jak przeczyta drugi raz, to już może na inne rzeczy zwróci uwagę. Też pisałem już kiedyś, że nie kiedyś, bo ta książka wyszła miesiąc temu, więc nie było tak bardzo kiedyś, powiedzmy 2 tygodnie temu, że to jest taka książka, którą ja chciałem, żeby ona była wielopoziomowa, tak? Żeby wiesz, było tak, że właśnie ktoś zwrócił uwagę na jedną rzecz, a ktoś drugi zwrócił uwagę na coś zupełnie innego, trochę jakby głębiej. Jeśli to się by udało, no to ja bym był przeszczęśliwy, naprawdę. Zdaje mi się, że się udało, chociaż wiesz, nie wiem jak bardzo jestem dobrym do tego, aby wystawiać takie recenzje, ponieważ... Wiesz, może tak, może nie, bo troszkę się tą Warszawą interesuję rzeczywiście od jakiegoś czasu i na tyle się nią interesuję, że mniej więcej teraz jestem w stanie już wyznaczyć sobie te pola świadomej niekompetencji. No, nie? To znaczy mniej więcej wiem, czego nie wiem. I znaczy wiem, że jest tego bardzo dużo, ale przede wszystkim umiem, wiesz, znaleźć te pola, w których należy robić pogłębianie. No i widzę, że ta książka może mi bardzo pomóc. Znaczy ona już mi pomogła. Znaczy ja w ogóle... Ktoś, kto lubi miasta i lubi je poznawać, to w ogóle jest wymarzony czytelnik dla mnie. No bo też, no nie ukrywajmy, to jest sporo historii, więc też jak ktoś zupełnie wie zero historii, no to ta książka też nie będzie dla niego łatwa. Nie mówię, że nie będzie w ogóle dla niego możliwa do przyjęcia, no bo oczywiście są takie, tak? Czy też, nie wiem, tam Stefan Starzyński i pierwsza kadrowa gospodarcza, nie pamiętam dokładnego tytułu, no ale tam musisz, żeby przeczytać książkę o tym, jak to Stefan Starzyński, poza tym, że był prezydentem, był jeszcze ekonomistą, to musisz strasznie dużo wiedzieć, nie? Trzeba naprawdę dużo wiedzieć. Ta książka jest ciekawa i pewnie byłaby ciekawa dla wielu ludzi, no ale jeśli nie wiesz chociaż sporo o, nie wiem, dwudziestoleciu międzywojennym, no to myślę, nie że nie da się złapać. Przeczytać. Jasne. Powiedz mi jedną rzecz, bo teraz muszę na chwilę przerwać. Jesteśmy przy rondzie Wolframa. Tak, czyli chcemy dwa słowa o tym gościu powiedzieć? Brukselskiej i paryskiej. A Wolframowie to była rodzina tych kolonistów dawnych, no bo tak, Saska Kępa w pewnym momencie, mimo że była częścią Warszawy, to ktoś tych tutaj właścicieli tych kolonii, czyli tych takich luźnych folwarczków, powiedzmy, którzy tu mieszkali i mieli te grunty, namówił, że lepiej by na tym wyszli, jakby uznali się za włościan, czyli chłopów, wyłączyli, jakby wyszli z Warszawy terytorialnie, to by im się lepiej opłacało podatkowo. I oni na to poszli. Mm-hmm. Dlatego Saska Kępa do 1916 roku właściwie była poza Warszawą. Tam skraweczek był, powiedzmy, w granicach. No ale ci ludzie faktycznie mieli tutaj duże tereny i rodzina Wolframów miała właściwie, no tak nie chcę powiedzieć, że większość Saskiej Kępy posiadała tych gruntów, ale pewnie z połowę to przynajmniej mieli. No i oni bardzo dobrze wyszli na tym, że powoli sprzedawali te działki. Na przykład no, patrzysz tutaj na domy dochodowe, które na swoim gruncie kazali wybudować. To są Wolframów domy, tak? Tak. I dzięki temu no, jakoś tam dostatnio żyli. Więc to jest taka historia, trochę jak ostatnio czytałem książkę Grzegorza Piątka o Gdyni. Tam też te gdyńskie rody też... Abrahamowie. Tak, że ja nazwisk to nie pamiętam, ale oni też jakby bardzo dobrze na tym wyszli. I tutaj mieszkańcy Saskiej Kępy, ci, którzy faktycznie mieli grunty, bo był taki moment, że była spekulacja, ci żydowscy kupcy, coś takiego, to ci to tak, powiedzmy, no różnie. Ale jeśli ktoś tutaj był, wiesz, posiadaczem ogromnego terenu, no to niemalże, to wygrał w to tego totolotka ówczesnego, można powiedzieć. I jeśli w odpowiednim momencie sprzedał, no to no tutaj jest na przykład tak zwany dwór, chociaż ja ten dwór to nie do końca, ale rezydencja Gęclów i ci Gęclowie, ten Paweł Gęcel to był takim
ze tym oficerem, jakimś tam dość wysoko w hierarchii tutaj tych warszawskich, carskich, wojskowych, ale bez przesady, to nie był jakiś niesamowity bogacz, ale on wrzenił się w ten ród Wolframów. Jego żona to była Helena z Wolframów, potem Helena Genzel. I no i właśnie no, to była największa rezydencja tutaj. Do dzisiaj jest ogromna taka. Czy my teraz będziemy mieli szansę go zobaczyć, czy idziemy w złym kierunku? Będziemy mogli. Jeśli kawałek przejdziemy, to będziemy mogli zobaczyć. Przepraszam, będę ci nie miałbym nic przeciwko, ale... gdybyśmy tutaj robili taką ścieżkę zwiedzającą również przy okazji. Jasne, jasne. I oddaję się jako turysta pod kierowanie przewodnickie. No właśnie i to jest to, że żeby to wszystko, o czym mówiłem, ta spekulacja, parcelacja tych dawnych rolnych terenów się udała, no to musiał być jeszcze jeden czynnik, na który trzeba było dużo poczekać, czyli dostęp do miasta. Bo kto kupi działkę, na którą się nie da dojechać. No dobra, i powiedz mi, czy Wolframowie lobbowali za przeproszeniem? Nie, oni jakoś tam działali, ale czy lobbowali? Było tak, że oni faktycznie działali dość mocno w takim towarzystwie przyjaciół Saskiej Kępy, później ono się nazywało Przyjaciół Saskiej Kępy, Kamionka i Gocławka, zdaje się. Ale no to tam, wiesz, nie wiem, lobbowali za tym, żeby na przykład wytyczać ulice, brukować je, stawiać latarnie i tak dalej, i tak dalej. Ale jakby to, co jakby najważniejsze było wtedy dla tej dzielnicy, no to był jednak właśnie Most Poniatowskiego, który najpierw powstał. Potem został szybciutko zniszczony w 1915 przez wycofujących się Rosjan. Potem jeszcze szybko odbudowany przez Niemców. Później się w tajemniczych okolicznościach spalił w 1917 roku. I aż do 1925 roku był w odbudowie. To było strasznie długo, to się wlokło. Polska wtedy była biedna i to trwało. I właściwie do 1925 roku tutaj nic się nie działo. To było zero zabudowy. To było po prostu puste dalej. A w 1925 roku oddano najpierw pierwszą połowę mostu, później uruchomiono ruch tramwajowy i oddano drugą połowę mostu już po zamachu majowym. I wtedy ta urbanizacja... Czekaj, to zamach ruszyła z kopyta. Słynne te zamachowe sceny na moście odbywały się jeszcze na moście under construction. Na połowie mostu. Okay. Wtedy faktycznie ten most był w połowie odbudowany, więc ta scena, że tam Piłsudski z nim, generał Orlicz Drescher, taki smutny zawsze, też akurat w Gdyni skończył swój żywot, ale jeszcze wtedy miał się dobrze, to jest most właśnie odbudowany w połowie. Ja zresztą taką tutaj w jednym z rozdziałów taką tezę postawiłem, że gdyby wtedy troszeczkę lepiej się wierne rządowi oddziały broniły na moście Kierbedzia i były jakieś walki na moście Poniatowskiego, bo ich nie było. Mhm. Żeby po prostu było tak, że wierni piłsudczykowscy stronnicy doszli do mostu, tutaj napotkali na opór i już było tak, że wiesz, wydawało się, że już koniec, już po zamachu. Piłsudski podobno załamany, a tam się dopiero dzwonią, że na moście Kierbedzia nikt się nie bronił. Oni w ogóle przeszli na lewy brzeg. Bez tego, no wtedy były dwa mosty. Nie było kolejowego, średnicowego mostu, więc gdyby tu były jakieś walki i ten most zostałby drugi raz zniszczony, trzeci raz już zniszczony, powiedzmy, to Saskiej Kępy mogłoby w ogóle nie być. To mogłoby się zacząć ta urbanizacja nie w 26 roku, tylko powiedzmy w 36 i wtedy byłaby 1/5 tego, co jest teraz. Powiedz, czy gdyby wpadł tutaj na Saską no, taki turysta, którego interesuje wszystko, co starsze niż lata 20, to ma szansę znaleźć jakieś pozostałości osadnictwa holenderskiego? Jeden dom przy Walecznych jest drewniany z końca XIX wieku i koniec. A czy przyglądałeś się temu, jak na przykład wyglądają, bo dzisiaj są takie narzędzia, które pozwalają to zbadać, jak wyglądają różnice terenów? Czy niektóre z tych domów nie stoją na nasypach holenderskich? Nie, właściwie nie, bo też dlatego, że to są terpy, te górki, one się tak nazywają. No i ten dom faktycznie stoi, ten przy Walecznych drewniak, stoi na takiej, tam już pewnie prawie tego nie widać, na tym lidarze to jest do sprawdzenia, jak to. Ale wydaje mi się, że wiesz, bo problem jest taki, że siatka ulic w 1925 roku zaprojektowana mniej więcej, ona totalnie pominęła wszystko, co tutaj było. Tego nie było za dużo. Okay. Pojedyncze domy, ale całkowicie tak, jakby tu było, wiesz, jakby tu było zupełnie pusto. No i z tego też względu ten drewniany dom, o którym mówisz i o którym zresztą pisałeś, jest ustawiony pod dzikim kątem. Tak. I on, wiesz, aż do lat 70. był w planach do wyburzenia. No. Tak nikt tutaj się nie... Wtedy w latach 20. to było jakby pisano, że zawali droga, nie?
I tak traktowano tą drewnianą zabudowę. No, ona była substandardowa, zwykle. Czy ona była już wówczas substandardowa, czy my dzisiaj mamy o niej takie wyobrażenie? Ona często była substandardowa, nie zawsze oczywiście, bo były porządne drewniaki, które jeszcze w latach 20. to powstawały drewniane domy, chociaż już Saska Kępa była, z tego co pamiętam, objęta zakazem budowy, wznoszenia nowych drewnianych domów, bo było takie zarządzenie. Tam na Targówku, powiedzmy, one jeszcze mogły powstawać, a tutaj na Saskiej Kępie już nie. Można było je chyba remontować, ale już nie było można budować nowych. Więc jakby, no, one, niektóre z nich były, powiedzmy, w niezłym stanie, ale one też nie były jakieś, często nie były jakieś niesamowite, jeśli chodzi o wartość, powiedzmy, nawet taką mieszkaniową, tak? Jednak, wiesz, no, bez kanalizacji, bez prądu, ogrzewane jakimś piecem, no, wiesz, no, tu się budowały budynki, gdzie wiesz, no, ci mieszkańcy, którzy je mieli, ci właśnie te rody, one same je rozbierały. Ci, którzy mieli na to pieniądze, je rozbierali i stawiali sobie w tym samym miejscu nawet porządne domy, no bo już ich było wtedy na to stać. Powiedz mi, co zaważyło na tym, że mimo, że no przecież tutaj po prostu było pole, które zwyczajnie rozparcelowano, czy kilka większych pól rozparcelowanych, co sprawiło, że nie doszło tutaj do tak dzisiaj modnej urbanistyki łanowej, że wiesz, że ten teren jednak zdaje się być dość harmonijnie zaaranżowany. No, w dwudziestoleciu, pod koniec dwudziestolecia płakano, że nie właśnie, że jednak, to jest, że bardzo domy interesujące, od sasa do lasa, bardzo tak, że jeden jest modernistyczny, a drugi, wiesz, dworek, nie? Jeden stoi w tą stronę, drugi w drugą stronę i płakano, architekci poważni płakali w branżowych pismach, że Saska Kępa niewykorzystana szansa, a dzisiaj patrzymy na to inaczej. To ciekawe, bo to pytanie, które ci zadałem przed chwilą, ono jest lekko prowokacyjne, bo ja znowu stawiam nieraz taką tezę, że tak naprawdę wszystko jest akceptowalne pod warunkiem, że upłynie odpowiednio dużo czasu. I oczywiście nie mam na myśli kwestii czysto moralnych, chodzi mi o kwestie czysto przestrzenne, architektoniczne, urbanistyczne, bo jest chyba tak, że wystarczy, że coś ma 150 lat i choćby było najgorsze, to już jest 100 punktów do no tak, przez no te 150 lat. No oczywiście ma to jakąś, to, że coś jest już za stałe, takie opatrzone, też jakby sprawia, że no, myślisz sobie, już nie myślisz o tym, jak ten dom może tu stać, bo wcześniej jak go stawiali, to na przykład, nie wiem, właśnie był za blisko czegoś, za daleko czegoś albo coś innego, a teraz już po prostu taki jest, więc nie kwestionujesz tego, tylko myślisz sobie, zawsze tu stał, niech tu będzie zawsze. To jest przedziwne, jak tak naprawdę splatają się jakieś, no często może i nawet nie tyle pobożne życzenia, co zwyczajnie precyzyjne plany, z tą praktyką, no nie? Która jednak każe nam miasto w tej warstwie psychologicznej i tak oswajać bez względu na wszystko. No tak, jakoś tak, wiesz, no ludzie często w takiej, właśnie a propos tego wyobrażonego miasta, no to ja jako, wiesz, warszawianin bardzo często słyszę, że ludzie wzdychają do Paryża, wiesz, północy. Paryża północy, w którym Warszawa nigdy nie była, to było miasto z ogromnymi problemami, miasto, w którym naprawdę chyba nikt by nie chciał mieszkać z dzisiejszego punktu widzenia. Ale wiesz, no właśnie to przeszło przez jakiś taki filtr, że tutaj wojna, zabrano nam to najlepsze i tak dalej. I wiadomo, no wiele, wiele rzeczy faktycznie cennych w tym mieście zostało zniszczonych, ale to nie było tak, że to było idealne do życia miasto. Jasne, no, jasne. Daleko od tego, tak? To było miasto tych wszystkich podwórek, studni, jakieś, wiesz, wynajmowania lokali w Klacznym Dole niemalże, wiesz, pod schodami, w oficynie, nie wiem, tych historii, że na nowo budowanych osiedlach, na przykład tych robotniczych, torowskich na przykład, czy w USM-ie na Żoliborzu, starano się tak projektować, żeby, czy nawet regulaminy takie pisano, żeby w tym mieszkanie najmniejsze, tak? Taki był wtedy ten dla, żeby robotnikom te mieszkanie najmniejsze, ale higieniczne udostępniać, to żeby oni nie mogli w nim przyjmować sublokatorów, bo wtedy, wiesz, no nawet chyba czytałem ostatnio, że gdzieś projektowano na tyle małe łazienki, żeby się nie dało łóżka wstawić, bo już by ludzie je podnajmowali, nie? A oni, wiesz, wtedy żyli w jakiejś niesamowitej nędzy, dostawali coś, co z dzisiejszego punktu widzenia jest takim, ojejku, no wiesz, czteroosobowa rodzina w 17-metrowym mieszkaniu, nie? I to już był dla nich jakościowy skok do przodu. Ale sublokatora to by sobie mogli wziąć, bo wiesz, to były pieniądze, których wtedy po prostu ludzie nie mieli, nie? Więc ten Paryż północy to jest taki,
I ta, ale dzisiaj jakby płaczemy trochę za tą wyobrażoną właśnie utraconą Warszawą. No też ludzie piszą o takich rzeczach właśnie, że czy mówią o tym, że właśnie no to takie miasto, gdzie można było zaparkować dobrze, żeby w ogóle mieć do parkowania. W Warszawie przed wojną było 20 tysięcy samochodów, nie? W Polsce było ich jakoś skrajnie mało i tam nikt nie myślał o parkowaniu, nie? To nie było tym problemem. Problemem było to, że ludzie nie mieli na jedzenie i nie mieli pracy i popełniali samobójstwa z biedy, nie? I to było na porządku dziennym. Bo mało, tak? Znowu zaczynają, więc może, no, miejmy nadzieję, może będziemy mieli Paryż Północy. Miejscu. W każdym razie, tak już zupełnie poważnie mówiąc, powiedz mi proszę, bo ten Paryż Północy, no, jest słynna książka, ty ją znasz na pewno, z Kilofem na kariatydy. Na kariatydy czy na kariatydę? Na kariatydę, no, na to kariatydę. Jest taka właśnie... Nurt ten taki... Hagiograficzny, można tak, było powiedzieć. Tak, to jest dobre określenie. Przy czym, wiesz co, ja jestem tą książką, ja czytałem dość dawno temu, ze dwa lata temu, ze 2,5 roku temu. Byłem nią zachwycony, wiesz? Z tego względu, że już co prawda wtedy nie miałem takiego przekonania, że Warszawa była Paryżem Północy, ale jednak mam wrażenie, że obowiązkiem tych, którzy się miastem zajmują, jest przypominać, że w tym nie Paryżu, i nie, znaczy Północy, ale nie Paryżu, było jednak cała masa tkanki substancji, po której powinniśmy płakać. Wiesz, że zwyczajnie to są te miejsca, o które musimy się od czasu do czasu upomnieć i o nich przypomnieć. No oczywiście tak, jasne. I wiadomo, że no nie wiem, możemy płakać za placami, które pełniły funkcję placów, albo nie wiem, jakimiś układami architektonicznymi, jakimiś pięknymi budynkami. Dobra, jasne, ale jednocześnie no nie możemy wzdychać do miasta, wiesz, które miało piękne parki, szerokie ulice i w którym ludziom dobrze się żyło, bo to nie było to miasto. To jasne. Nie było parków, nie dobrze się ludziom żyło i nie miało szerokich ulic. Więc mówienie o tym, że straciliśmy je, jakich nigdy nie było, ja ci mogę powiedzieć, że z punktu widzenia człowieka, który właśnie rozpoznaje zdjęcia, starej Warszawy, to takie, wiesz, przed wojną robili te zdjęcia, to w Toruniu na pewno też, te ulicówki takie, lejkarze, czyli ci fotografowie tacy uliczni, robili zdjęcie na ulicy, jak chcesz to zapłać, to staniesz odbitkę. W Toruniu słynnym punktem był Dwór Artusa. Tak, tak, ja nawet kilka zdjęć rozpoznałem z Torunia właśnie, bo to jest to jedno miejsce, więc jak już jest jedno, no to widzisz, że nie Warszawa, co myślisz, okej, gdzieś widziałem, okazuje się, że Toruń. I jest taka zasada w Warszawie, szeroka ulica, ale jerozolimskie. Bo nie było drugiej. Naprawdę nie było. Znaczy, wiesz, no nie wiem, Targowa, no ale widzisz, że to nie jest to. Ale tak, żeby faktycznie była taka ulica szeroka, ale jerozolimskie, bez w ogóle wątpliwości. Marszałkowska była wąska, Krakowskie Przedmieście było jednak dość wąskie, ono miał specyficzny układ, ale generalnie tych szerokich ulic na palcach jednej ręki można by policzyć. Więc to było miasto, które było no, skrajnie takie dysfunkcyjne, jeśli chodzi o właśnie... To, jak ta zabudowa wyglądała, to było takie miasto patodeweloperki, wiesz, że kiedyś w pewnym momencie ono przeszło taki super skok, rozwój ludnościowy, nagle, wiesz, to się zaczęło podwajać ta liczba mieszkańców, ale to nie było tak, że miasto się rozwijało, tylko po prostu zabudowywano szczelnie wszystko, co było jeszcze do zabudowania. Robiło się neapolitańskie, to zwyczajnie, ale wiesz, Poznań miał podobny problem miał Toruń, choć na inną skalę, z tego względu, chociaż Toruń to może mniej, z tego względu, że wszystkie te miasta były twierdzami. No tak. I tamta no to deweloperka czy inny tak, była zawiniona. Tak. No ale pewnie, zakładam, że były jakieś przepisy niemieckie, które jakoś to jednak regulowały. Tak, tak. I tutaj no też były jakieś tak tam przepisy. Średnio z tymi przepisami, bo wiesz, te rosyjskie przepisy to było tak, że tu była niesamowita korupcja, wręcz legendarna, więc generalnie przechodziły takie rzeczy, które no nie powinny, nie? I właśnie wiesz, tam czwarte podwórko studnia i tak dalej, i tak dalej. No, ładne fasady, a za tym no, skrajnie dysfunkcyjne podwórza, tak, gdzie ludzie właśnie w ścisku i tak dalej, bez tych podstawowych wygód żyli. No więc to pod tym, tego Saska Kępa nigdy nie miała. Tak. To jest dzielnica, którą właśnie zbudowano w pewien sposób na tym surowym korzeniu i można było robić zgodnie z planem. I ten plan, właśnie akurat tutaj plan był wcześniej niż zabudowa. I ten plan, który w 1925 czy 4 roku stworzono, on właściwie przez całe dwudziestolecie pozostał czytelny. Nic tam się nie zmieniło, drobiazgi, wiesz, jakieś takie, niektóre uliczki miały troszeczkę inny przebieg, ale to nawet nie, że całe ulice, tylko na przykład troszeczkę je tam pozmieniano, ale generalnie to jest tak, jak wyznaczono w tym 25 roku, tak do 39 to przetrwało i tam, gdzie była zabudowa, to jest do dzisiaj.
Powiedz mi proszę, bo a propos tego czytelnego dawnego planu, układu przestrzennego dzielnicy, do tego jeszcze dochodzą kwestie hodonomastyczne, nazewnictwa ulic. Czy podpisałby się pod takim stwierdzeniem, że Saska jest doskonałym zasobem dydaktycznym, tak naprawdę tablicą, na której jest wypisane ćwiczenie, zadanie dla dzieciaków, w którym można opowiedzieć kilka historii naraz, opowiadając tylko o nazwach ulic na Saskiej? Można, tak. Na przykład można prześledzić, jak się zmiany w języku polskim, no bo to już poza oczywiście tym, że mamy nazwy tych miast, państw, no tutaj akurat tak dużo się nie zmieniło, to na różnych etapach można było, na przykład, nie wiem, zabrać dziecko na Saską Kępę i powiedzieć, zobacz, jest ulica Estońska, takie było jakieś państwo, jak nie było jeszcze Związku Radzieckiego, powiedzmy, nie? No to już teraz troszeczkę historia znowu podgoniła, w sensie wróciła do teraz tego. Teraz możesz powiedzieć, słuchaj, dziadek mnie tu przeprowadzał i mówił mi, kiedy było takie państwo, a dzisiaj ono jest znowuż, a nie było go, bo było takie państwo, którego już dziś nie ma. No tak jak przez chwilę było, przecież była ulica Katowicka w państwie, w którym nie było Katowic. Tak no? jest, tak Więc, jest. Więc to jest, ale na przykład, zobacz, jest ulica Katowicka, a obok jest ulica Dąbrowiecka. I jak zaczniesz czytać tam jakieś pochodzenie ulic i tak dalej, to możesz przeczytać, że tam jakieś od jednej z trzech wsi, tam w jakimś albo mazowieckim, albo małopolskim, albo ta wieś Dąbrowiec, od której tam Dąbrowiecka wzięła swoją nazwę. A tak naprawdę to Katowicka jak Śląsk i Dąbrowiecka jak Zagłębie, Dąbrowa Górnicza. I kiedyś się mówiło, tak jak ja pisałem zresztą jakoś tam niedawno o tym, że gdyby most w Warszawie powstawał nie w latach tam w 1949 roku, tylko w 1929 roku, to by się nazywał Śląsko-Dąbrowiecki, a nie Śląsko-Dąbrowski. Interesujące, że jest również ta warstwa, bo jest ta warstwa, o której wspomniałeś wcześniej, czyli przemian językowy. To jest, mnie to ciekawi język, zawsze mnie jakoś tam fascynował, więc tutaj pod tym względem to zawsze takie ciekawostki mi się podobały. Zresztą te nazwy są mocno z klucza, tak? Jeśli ktoś nie wie, no to mamy tutaj nazwy od, tak pisano kiedyś, że Zdrojowiska, czyli na przykład właśnie Zakopiańska, Krynicza, od Krynicy, nie że od Krynicy źródła, tylko tego miasteczka, jasne, tak? Właśnie, nie wiem, Dąbrowiecka, Katowicka, no plus stolice państw ówczesnych, tych takich powiedzmy, z którymi sympatyzowaliśmy, więc mamy francuską, paryską stolicę, tak? Londyńską, nie wiem, peszteńską, właśnie od tego, że był Budapeszt, ale też angorska, jak od Ankary, ówczesnej nazwy Ankary, czyli stolicy Turcji, no to też, ale to wtedy ten klucz był w Warszawie jakby popularny. On tutaj może jest bardziej czytelny niż gdzie indziej, bo wtedy na przykład, nie wiem, na Gocławiu ulice nazywano według klucza dotyczącego techniki, więc mieliśmy jakąś tam, wiesz, Betanowa, nie wiem, Silnikowa. Ale tak dalej, wszystkich tak Zdrojowych nie rozdano tutaj, bo przecież na Sadybie jest Nałęczowska i Nowrocławska chyba, no oczywiście, nie? Więc to też nie było w 100% spójne. Tutaj na przykład są ulice, wiesz, ulice Noblaistyki. Dlaczego? Dlatego, że jak w 25 roku nazywano tą ulicę, tak z głowy mówię, być może to rok, w którym się mylę, ale to akurat Styka zmarł, a Nobel, no bo Nobla dostał Raymond za chłopów, więc to wtedy było takie... Proste. No, Nobel stał się dla Polaków istotnym gościem. Ważny, jasne. Więc takie to akurat było związane z tym. Więc jakoś też tak się tutaj spina i to są takie niuanse, o których można się czasem na nie natrafić. Więc... Ja a propos Nobla, od razu powiem ci, że najbardziej interesująca ciekawostka, że tak powiem, chociaż nie cierpię słowa ciekawostka, bo ono jest dość idiotyczne, no ale z drugiej strony nie ma lepszego. Najfajniejsza ciekawostka, jaką znalazłem w twojej książce, dla mnie rzecz jasna, to jest ta dotycząca Nobla przy okazji, to znaczy o kościele. I o tym mauzoleum w dawnej dzwonnicy. No, to jest świetna sprawa. To jest naprawdę piękna, wypasiona historia. Tym bardziej, że ilekroć jechałem mostem łazienkowskim chyba i zerkałem, co to za kościół tam wystaje z chałup, no nie? I on ma taką piękną bryłę, on jest taki wyszukany. On jest taki naprawdę, kurczę, bardzo ładnie zaprojektowany, zgrabniuteńki. No nie? Ale to wszystko jest, wiesz, przypadek, przecież znowu ta historia się przenika, nie? Ten kościół, którego mury wzniesione gdzieś tam do 3 czy 4 metrów, wojna przerywa, architekt ginie w Powstaniu Warszawskim, zupełnym przypadkiem, zresztą nie wiadomo, czy on po wojnie by go dalej miał dokańczać, tego też, to też jest taka, tam ja pisałem o tym, jakby, dlaczego on w ogóle go zaprojektował, ale i potem jest kończony przez tutaj lokalnych akurat architektów, którzy nadają mu zupełnie inny
ten kostium, ale też niezwykle ciekawy, no naprawdę, taki, że no to jest, ja nie jestem może jakimś specjalistą od architektury sakralnej też, ale to jest bryła, która właśnie zawsze jakoś tak wzbudzała ciekawość, no i jednocześnie przy tym kościele mamy rodową kryptę, no kurczę, jak w średniowieczu. Coś niezwykłego, że na Willowym osiedlu, czy w dzielnicy Willowej krypta. Tak, krypta, ale krypta wyobraź rodowa. Sobie, jak to musiało, przejdźmy tutaj, jesteśmy na ulicy Katowickiej. I pod numerem sobie, 10, to tak. Jeszcze dodam naszym słuchaczom, tak aby... Ale ważniejszy jest ten numer 9111A. Wyobraź sobie, że ten budynek jest 1920, tam powiedzmy 8-9 roku. Czyli tu wtedy stawiali takie dworeczki, a to jest po prostu modernizm jak z zachodniej gazety. I to takiej mocno aktualnej zachodniej gazety. I to musiało być szokujące tutaj dla mieszkańców. Bardzo, bez dla mieszkańców, dla w ogóle. Ten, przecież reprodukowano wizerunki tego domu funkcjonalnego w La Herta i Szanajcy, bo o nim mówię. Reprodukowano w polskiej prasie i w ogóle pokazywano, jak ta architektura może wyglądać, jakie to jest ciekawe. Tak więc tutaj faktycznie na tej Saskiej Kępie z jednej strony mamy te takie właśnie dworkowe domki jeszcze, wiesz, jeszcze jak to wyobrażano sobie, że ta polska, niepodległa architektura powinna wyglądać. I tam dosłownie, tam widać kolonię Łaskiego. Takie kolonie szeregowców, ten architekt Łaski chciał, żeby one były takie, to taki kotecz miało być. Jak w Londynie mają te kotedże, mieszkają w kotedżach, jako Londyńczyk oddycha powietrze, mieszka w kotedżu z ogródkiem, to miało być właśnie to. No super zachowawcza architektura. I to są te żużlobetonowe. Tak, i najlepsze jest to, że one są, wiesz, że to jest super nowoczesny materiał, taki to wtedy eksperymentalna rzecz, a to i dalej wygląda jak XIX wiek. I to masz, jakby te skrajności są dosłownie, no, dwie parcele od siebie. To tak? Prawda. Chociaż dzisiaj one są kompletnie nieskrajne, nie? To znaczy, wiesz, myślę, że jakiś rodzaj paradoksu, nie wiem, czy paradoks to jest dobre określenie, ale polega na tym, że aby dziś dostrzec tutaj jakiś, wiesz, jakiś taki zgrzyt, to trzeba się jednak dobrze przyjrzeć, bo to się wszystko zestarzało i jedno i drugie dobrze. Pewnie tak, no pewnie tak, a jednocześnie to, wiesz, te dwie budowle dzielą dosłownie 3 lata i jedna jest, to jest jak ten Kolonia Łaskiego, to jest trochę jak Pałac Kultury dla Socjalizmu, takim pogrobowcem epigonem, nie? Mhm. A to jest, wiesz, ten pierwszy, ta forpoczta tego modernizmu. To jest chyba najcenniejszy architektoniczny obiekt w ogóle na Saskiej Kępie. A powiedz mi, co to jest, bo taką już tutaj widziałem to też u Ciebie w książce, zdaje mi się, na zdjęciu. No bo ta katowicka to jest taki gmerk biura odbudowy. I ona, stylizowane literki OK, czyli odbudowa kraju. I tak na początku, jak odbudowywano jeszcze w latach 40. domy, to one czasem dostawały. I to nie tylko w Warszawie, w różnych miejscach, w różnych miastach. Może w Toruniu też byś taki znalazł. U nas to tam nie było specjalnie co odbudowywać, dzięki Bogu. No wiesz, wystarczyło cokolwiek, żeby już było, nie? Wiesz, ten dom był, jest przedwojenny, więc taki jest odbudowa kraju, tak wiesz, trochę właściwie to wyremontowanie kraju, tak jest, ale bardziej, tak jest. Że odbudowa. I to miała być ta uliczka, bo tutaj też domy architektów, uliczka Nowej Warszawy, gdzie to dobro wspólne, wiesz, cofnięto, właściciele posesji oddali przed ogródki, żeby było więcej przestrzeni wspólnej. Tu postawiono rzeźby, które zaginęły w latach 90. czy 80. I to jest ten odcinek, w którym robiono te przedogródki, tak? Tutaj od właśnie zwycięzców do, no tak naprawdę tu już do A gdzie jest ta ławka dalej betonowa, którą zrekonstruowano tam w 2000? Wiesz co, minęliśmy ją, ale wydaje mi się, że może jeszcze jedną. Kiedyś tutaj tą ławkę, powiem Ci, nawet dźwigałem, bo zostałem o to poproszony, może tutaj jeszcze ławeczka. O, jest tam, zobacz. A, zupełnie tam przy domu Awenariusów. No właśnie to jest jedna z ostatnich rzeczy, które zostały po tym właśnie, po tej wzorcowej uliczce. Ale ten płot też był stawiany wówczas? Wydaje mi się, że tak. Chociaż on jakby jak na wtedy to powinien być biały, ale no wiesz, no tak trudno powiedzieć, czy... Tutaj jest ten gmerk. To jest ławeczka, masz oczywiście gmerk. No to też cenny zabytek modernizmu, no bo ten dom Awenariusów z tą betonową klatką schodową, zresztą ona wynikała z tego, że tutaj ktoś miał na jakimś piętrze coś, to było tak, wiesz, to nie jest tak, że on powstał od zera, tak? I tylko to był wynik jakiegoś tam wcześniejszego układu, ale powstało coś bardzo ciekawego, tak? To i ta ławeczka właśnie betonowa, gdzie możesz sobie na tej idealnej uliczce, tu chyba nawet poziomki rosną.
Tak jest. To prawda, to jest akurat godne uwiecznienia. Tak bo jest. Ostatnia taka ławka i... Nie, jeszcze pod plonem. Tam też pod plonem jest ławka tak, jeszcze? Tak, one są odtworzone, bo to jest okay. Taka, wiesz, ta oryginalna i jakby dobra. Nieruszana za bardzo, ale... To właśnie tu rosną poziomki. Dokładnie, to jak... Aż by się... Aż trudno uwierzyć, że się nam trafiło. Więc ta idealna uliczka no, powstała na bardzo krótkim odcinku, no bo dość szybko skrytykowano ten projekt. Ona miała być pociągnięta dalej, miano tak, były plany, żeby tak samo przearanżować inne ulice Tusowskiej Kępy. No, nie doszło do tego, a koniec końców jest tak, że dzisiaj to prawie śladu po tym nie ma, ale no, jak się uważnie popatrzy, coś tam się jeszcze znajdzie. Może kiedyś te rzeźby się poodnajdują, które gdzieś pewnie u kogoś są w ogródku albo w jakimś, wiesz, miejskiej spółki, jakimś gruzowisku. Też interesujące, w magazynie, to prawda. No. Powiedz mi, bo piszesz w swojej książce o tym, że ten projekt, ten pomysł na taką aranżację ulicy spotkał się z recenzjami naprawdę strasznie, strasznie go rozjeżdżającymi. Zarzucano projektodawcom to, że oni po prostu są banalni. Czy to twoim zdaniem był naprawdę aż tak zły pomysł? Nie, że on był zły, tylko wiesz, no już... Koniec lat 40. to już jest moment, kiedy wiesz, ideologicznie zaczyna być dokręcana śruba. Więc jak ktoś stawia rzeźbę chłopiec z łódką, to powinien być chociażby lodołamacz Lenin, a nie żaglówka. Więc jak to ma nie nieść za sobą żadnej treści ideologicznej, a przecież walczymy o to nowe społeczeństwo w tej odrodzonej ludowej ojczyźnie, no to jest jakiś, wiesz, jakiś tutaj sabotażysta niemalże. Dlaczego? Kto na to pozwoli? No może aż tak wtedy, bo to był jeszcze tam chyba 49. rok, to jeszcze aż tak nie pisano, ale... Ale rozumiem, już, wiesz, że te klimaty były zapowiadane. Na początku lat 50. to już wcale nie jest, to nie byłoby takie dziwne. No i oczywiście pewnie, znaczy ja nie pamiętam, czy tam się skończyło samokrytyką, ale myślę, że mogło, że to wiesz, już był ten czas, że, chodźmy tędy, już był ten czas, że wiesz, że tam architektura nie była neutralna ideologicznie, ona już miała coś wyrażać. No i właśnie miała wyrażać odpowiednie treści, a tutaj wyrażała treści, które nawet nie to, że były nieodpowiednie, one nie były odpowiednie i to było to. Nie? Mhm. Więc, no... A idąc tym tropem dalej, powiedz mi, czy za komuny nie miano takiego zbiorowego problemu z Saską Kępą? To znaczy, czy nie chciano jakoś maskować tego wszystkiego, co tu powstało przed wojną? Chciano i dlatego też są te półokrąglaki przy rondzie Waszyngtona. One miały jak ten praski jamnik, najdłuższy blok w Warszawie, który zasłania Pragę od strony nowego w latach 60. nowego Dworca Wschodniego. No, tak jak tutaj też było tak, że one miały w pewien sposób zasłonić tą indywidualną zabudowę willową, ale wiesz, no to się też przydało, tu można było właśnie te wszystkie umieścić ambasady, które nie miały przez chwilę swoich siedzib. O, zobacz, królik. Prawdziwy żywy? Tak, prawdziwy żywy. No proszę. Tutaj mieszkała Teresa Roszkowska, ona była przyjaciółką zwierząt i ostatnio tego królika właśnie też widziałem i nawet chciałem zrobić zdjęcie, ale uciekł. Czekaj, może go... Myślę, że on raczej nie podejdzie. A żeby nasi słuchacze wiedzieli, bo my tutaj oglądamy króliki i mówimy o pani Roszkowskiej, to jest ulica Obrońców 15. Tak, jesteśmy właśnie... To jest kolonia Łaskiego, czyli najstarsza, poza oczywiście drewniakiem wspomnianym, najstarszy budynek na Saskiej Kępie. I był taki komplec. Czas, kiedy one po prostu stały w szczyrym polu albo w zasadzie tak, w piaskownicy, tak, tak. Można by powiedzieć. Tutaj był problem ze ściekami. Odprowadzano je do jakiegoś kloacznego dołu, właśnie jakiegoś takiego mega szamba gdzieś daleko i się zaczęli skarżyć inni, tutaj już zaczęli działki kupować, że to trochę słabo jest. I jakoś tam trzeba było ten problem wyprostować. No, ale tak, no jak to stawiano, to było w środku niczego. Nie było za bardzo ulic. Pytałem cię o to zasłanianie z Saskiej Kępy. Kępy, chciałem powiedzieć najpierw Saskiej, ale chcę już bardziej po warszawsku. Zasłanianie Kępy, pytałem cię na początku, bo mówiłeś o Szanajce i Lachercie. Oni, no oczywiście rzecz jasna, przede wszystkim projektowali tu, ale projektowali też w innych miastach. Mhm. W Toruniu też im się tam zdarzyło, tu i ówdzie. I wyobraź sobie, że jedno z osiedli, na których oni postawili jedną chyba willę, też w ten sposób zasłonięto bloczyskiem długim na tam, nie wiem, 400 metrów. Więc zasadniczo można powiedzieć, że wszędzie tam, gdzie Szanajca i Lachert, tam później pojawiał się ktoś, kto stawiał blok. No tak. Chociaż akurat szczęśliwie te bloki, które zasłaniają Kępę od strony ronda Waszyngtona, to też wyszły nie spod byle jakiej ręki przecież. Tak, tak. No jeden to jest Tadeusz Zieliński, a drugi Marek Lejkam z zespołem, więc to też byli architekci, którzy mieli nazwiska, pewnie do dzisiaj są znani, no nie wiem na ile.
No ale myślę, że są ogólnopolskie znaczenie ich nazwiska mają, więc też to ciekawe, bo właśnie to o czym mówisz, bo książka została wydana przez wydawnictwo Księży Młyn z Łodzi, więc i to było ciekawe dla mnie jako dla autora, współpracując z wydawnictwem z innego miasta, oni inaczej patrzyli na Saską Kępę. Więc na przykład na okładce zależało im, żeby właśnie były te półokrąglaki. Ja trochę byłem taki, że akurat półokrąglaki, no tak, bo wiadomo, wiesz, tyle jest fajnych rzeczy na Saskiej Kępie, tych willi i tak dalej. No tak, tylko wiesz, no taka pojedyncza willa to może być wszędzie, tak? Aha. W każdym większym mieście w Polsce, a te półokrąglaki to są takie charakterystyczne. One są tu miejscowe, bez dwóch zdań. Nie pomyślałem o tym w ten sposób, więc to też jakby bardzo mnie tak... dało mi do myślenia wtedy, że właśnie pozwoliło jakoś tak spojrzeć na... Że tego życzy sobie klient, mówiąc krótko, to znaczy, no oczywiście skracając te rozumowania. To, że okładka sprzedaje książkę, to tak się mówi, to jest jasne, ale bardziej dla mnie, że okej, no co na Saskiej Kępie jest ciekawego takiego dla kogoś, kto nie jest z Warszawy? No właśnie kilka rzeczy może być ciekawych, które dla mnie byłyby zaskoczeniem. No i to właśnie to była jedna z nich. I to jest właśnie jedna z tych rzeczy. Ja to miejsce strasznie lubię, wiesz, bo ono mnie się wydaje, no właśnie te półokrąglaki, one mnie się wydają o tyle dobrze zaprojektowane, jeśli sobie mogę na taką recenzję pozwolić, że one realnie wciągają w opowieść. To jest brama, wiesz, i one tak naprawdę prowadzą wzrok tam, gdzie powinny. Jest coś zaskakującego w tej architekturze, bo ona sama w sobie jest dość nienachalna. Teraz no jest tam troszkę skalą może... jest odpowiednia. Skala jest jasna w sam raz, ale jednak już zasłania, a z drugiej strony mówi: słuchaj, ja tu stoję po to, żeby ukryć przed tobą coś, co i tak chcę, żebyś odkrył, no nie? Jest coś pociągającego w tamtym miejscu. Mnie się podobają te takie podcienia, przez które można właśnie zapraszające nas. Tak. Zresztą tego mi się nie udało. Bo jeden chyba jest, bo w drugim jest Bar Mleczny teraz, nie? Bo już nigdy nie było tego drugiego. Właśnie i to jest ciekawe, co mówisz, bo jakbyś kogokolwiek spytał, to by ci powiedział, że tam nigdy go nie było i nigdy nie miało być. A ja myślę, że miał być, ale możliwe, że nigdy nie powstał. I ponieważ nie mamy dostępu do projektu, on jest pilnie strzeżony przez spółdzielnię, która tam zarządza tym terenem, on, co ciekawe, nigdy ten projekt, wiesz, ten projekt z tym szklanym domem, nie? Ten, jakby nie patrzeć, ikona w pewnym momencie Saskiej Kępy, krótko, no bo on krótko był szklany, ten wieżowiec, on nigdy się nie doczekał takiego konkretnego opisu w żadnym periodyku architektonicznym. Dosłownie, no jedną jakąś tam książkę, taki numer chyba budownictwa znalazłem, gdzie on jest na okładce, więc ja od razu, wiesz, muszę to mieć, tam jest opisane jakieś plany. Nic, tam jest do nim dosłownie dwa zdania. Ciekawe, czy dlatego, że od razu było wiadomo, że on tam się nie udał specjalnie i nie chciano... Nie wiem, wiesz, możliwe, no to trudno wykluczyć tak naprawdę. O, to jest ta rezydencja Gęclów. Ta za 15 baniek, co miała być sprzedana, poszła za 8. Tak. No to teraz to może te 15 baniek mniej tak brzmi, ale wtedy to było na jakimś etapie, to było takie wow. No co by nie mówić, to jest ciągle dość dużo za dom, więc... Tak, dość dużo za dom. No ale tak. Wiesz, no, teraz to on może nie jest taki niesamowity, bo stoi, wiesz, przy ekranie... Bo jesteśmy przy Wale Mierzyńskim. Tak. Ale wiesz, no wyobraź sobie, że to masz dom z widokiem na Wisłę. No to był w pewnym momencie dom najbogatszego człowieka na Saskiej Kępie. Właśnie tego Pawła Gęcla, a później jego żony. I czekaj, żebym to sobie w głowie ułożył. I tu wcześniej stał stary Gęclowski tak, dom. Tak. Dobra. No właśnie to mi się te zdjęcia udało znaleźć. I właśnie no wiesz, po to mi są zdjęcia potrzebne, żeby można było na tym zdjęciu zobaczyć, że jest facet, który ma, wiesz, carski mundur, obok niego kobieta, wokół której wszyscy z atencją się, wiesz, tak pochylają. Czyli ona jest ważna. Tak jest. I ona nawet, powiem ci szczerze, ona nie była ważna dlatego, że ona była... Przez generalstwo, tylko przez ród, z którego ona wyrasta. On wtedy był jakimś sztabskapitanem jeszcze, więc ona była z tych wolframów tutaj. Mhm. Oni przychodzili, bo to była jakaś taka zdjęcia z właśnie sypania wału. I oni przychodzą, bo to jest ważne, ci mieszkańcy, ci właściciele, oni muszą się na to chyba zgodzić, to było coś takiego. Więc wiesz, no, córka najważniejszego właściciela ziemskiego, posiadacza ziemskiego w tej dzielnicy, no to jest, wiesz, no, kurczę, persona, tak? Ten mąż, kapitan, no dobra, to on też jest ważny, on też miał... A można powiedzieć, odżyły tu na chwilę twarde feudalne stosunki. No tak, wtedy oni, wiesz, wszyscy właśnie, ta cała delegacja, no robią po coś te zdjęcia robili, tak? Więc to było... To było ważne wydarzenie, żeby tak powiedzieć. Powiedz mi, czy gdyby przyjechał sobie do Warszawy turysta, no, który nic by o tym mieście nie wiedział, a może i coś by nawet wiedział, ale jakoś tak specjalnie nie miałby tej wiedzy ugruntowanej,
czy gdyby on, na przykład dzieciak, 8-letni, bo dzieci jak mają 8 lat, to jeżdżą po raz pierwszy na jakieś wycieczki szkolne w różne miejsca. Tak, tak. Czy gdyby on zobaczył tylko Saską Kępę, czy on by wyjechał stąd, znając Warszawę? On by wyjechał stąd, znając Saską Kępę chyba. Nie do końca, znaczy, w pewien sposób mogłaby być dla niego Saska Kępa takim, jakby się poruszał odpowiednim szlakiem z północy na południe, to mógłby sobie prześledzić historię warszawskiej urbanistyki trochę, powiedzmy, czy może historię projektowania budynków mieszkalnych. Oto tak, to mogłoby się zdarzyć. Najpierw by sobie zobaczył te, powiedzmy, no nie wiem, właśnie kolonie Łaskiego, czyli takie szeregowce z lat 20., później kilka willi z lat 30., później by mógł zobaczyć, powiedzmy, osiedle, no tam przy, nawet przy szpitalu na Niekłańskiej to jest jeden taki socjalistyczny, powiedzmy, bloczek, ale zaraz za nim zaczyna się kilka takich odwilżowych, gdzie z czasów powiedzmy Gomułki, gdzie starano się jeszcze zapewnić taką, z jednej strony budynki trzymają, wiesz, linię, pierzeje ulic i jakby tak dosyć są klasycznie ustawione względem właśnie tych ulic, a później dwa kroki dalej już jest na osiedlu Saska Kępa 2, gdzie te budynki są już takie bardziej osiedlowe, tak? Porozrzucane zgodnie z późniejszą modą, żeby te szlaki piesze, dzieci idąc do przedszkola na przykład nie przechodziły przez ulicę i tak dalej. Tak? No a później jeszcze dalej idzie i będą punktowce na osiedlu Kępa Gocławska, późniejszym Kopernika, dzisiejszym Ateńska. No i jeszcze dalej to sobie na Gocław dojdzie i tam zobaczy. Nie dość, że deweloperkę, to jeszcze te bloki z lat tam 70., 80., powiedzmy, czyli takie bardziej osiedle, typowe podmiejskie, takie peryferyjno-dzielnicowe osiedle, jakie powstawały w różnych częściach i Warszawy, ale i całej Polski. A powiedz, czy w takim razie można zaryzykować stwierdzenie, że zobaczyłby tu to wszystko, co wszędzie indziej, to znaczy... Nie, właśnie nie. No dlatego powiedziałem, że nie, bo jednak Saska Kępa jest bardzo specyficzna. Nawet jak na te osiedla, które wtedy w latach 20., 30. powstawały wokół tej starej Warszawy, tak? Czyli Żoliborz, Mokotów, Ochota, to jednak każda z nich miała dość wyraźny rys swój. I Saska Kępa ma inny, więc każda z nich, na przykład, no nie wiem, na Żoliborzu masz tą te spółdzielcze bloki nowoczesne, właśnie jakby takie te idee społeczne próbowano urzeczywistnić. Na Mokotowie masz trochę willi, trochę takich jeszcze, powiedzmy, ostatnich też kamienic czynszowych. Na Ochocie masz te takie bogate spółdzielnia, to spółdzielnia tych prawników, spółdzielnia sędziów, a to spółdzielnia jakichś inżynierów, techników i tak dalej, i tak dalej. Więc każda z tych dzielnic jest inna i Saska Kępa też jest od nich inna, mimo że jakby no wiadomo, te style się powtarzają, jak willę, którą zobaczysz tutaj, możesz równie dobrze zobaczyć na Żoliborzu, taką pojedynczą willę, ale już na przykład tutaj nie zobaczysz takich spółdzielczych bloków, jak w latach 30. stawiano na Żoliborzu. Tu ani jednego takiego nie ma. Więc pod tym względem jest trochę inaczej. No też właśnie dlatego, że nie było żadnych, wiesz, tu nie ma żadnej historycznej ulicy, jak powiedzmy, no nie wiem, Puławska dla Mokotowa, czy Grójecka dla Ochoty, która jakby no była jakąś tam osią i do niej dobudowywano, dostawiano, doprojektowywano. Tu nic takiego nie było. No. Tutaj tak naprawdę dzielnica powstała w całości w XX wieku. Czego nie można powiedzieć o tamtych. O. To jest interesujące, o czym mówisz. No, z jednej strony mogłoby się zdawać oczywiste, bo już parokrotnie o tym temacie wspominałeś, ale wiesz, że mnie przez takie, nie chcę powiedzieć zboczenie, no bo to brzydkie słowo, ale przez takie zboczenie zawodowe miejskie korciłoby, żeby jednak za wszelką cenę odnaleźć tutaj oś, która przetrwała dłużej niż 100 lat. To dosłownie... Może jakieś drzewa chociaż, stoją drzewa, jakoś dziwacznie. Tak. No nie? Są drzewa, pomniki przyrody, kilka dębów. No właśnie to był słynny dąb na Saskiej Kępie, była kolonia pod dębem. Niestety ten dąb nie przetrwał II wojny światowej. On już, mówi się, że on jeszcze w 1945 roku jakby
fizycznie stał, tylko nie wiadomo, czy jeszcze był żywym drzewem. Mhm. Ale pewnie został, czy to uszkodzony w 1939 roku jakimiś pociskami, czy może ta willa, koło której stał, się paliła i go, wiesz, jakoś naruszyła, więc on dzisiaj po nim nie ma śladu. Ale jest kilka innych też właśnie dębów, są topole, które też pewnie pamiętają jakieś no tutaj no dosłownie z ulic, które by miały cokolwiek wspólnego z jakąś taką przeszłością starszą niż 1925, to chyba na jednym odcinku taka maluteńka ulica Łotewska przebiega na jakby tym samym śladem, ale to jest, ja nie wiem, czy tam jest 200 metrów tego, wiesz. I to też tak, musisz bardzo dokładnie się przyjrzeć mapie Lindleyowskiej, żeby być pewien i się zastanawiać, czy to nie jest jakiś przypadek może. Znaczy, to był taki moment, że północną część tam wzdłuż, powiedzmy, dojazdu do mostu Poniatowskiego zaprojektowano ciut wcześniej i ona jakby nie do końca trzyma. Cała reszta to jest jakby spójny projekt z lat 20., taka urbanistyka z lat 20. Te takie półokrągłe ulice, takie trochę podkowaleśne. Mhm. A te tam dosłownie 3-4 uliczki w tej najbardziej północnej części, one wytyczono ciut wcześniej według jakby innego pomysłu. To jest jeszcze taka urbanistyka, powiedzmy, samego początku XX wieku może, czy może przełomu XX. I stąd jest ta ulica Jakubowska tam? Tak. To ona też tam jest jakby, bo ona, wiesz, no to jest jakby, to ona jest właściwie odpowiedzią na most, tak? No bo to jest taka, jak masz nasyp do mostu dojazdowy, no to obok jest uliczka, która jakby jest, nie jest wjazdem na ten most, jasne, tylko jest obok niego, jasne. Więc to jest jakby to i od niej odchodzą właśnie tam Finlandzka, Estońska, Łotewska i to są ulice, które są jakby, znaczy one ciut wcześniej zostały zaprojektowane, to nie znaczy, że one istniały wtedy w terenie tak naprawdę. No to jest trudne do stwierdzenia, bo też najstarsze, mamy Lindleyowskie plany, czyli to jest końcówka XIX wieku i później mamy dopiero, powiedzmy, zdjęcie, taki fotoplan z 1926 roku, zdjęcie lotnicze, gdzie tutaj właściwie tamtego fragmentu chyba się nie zachował, więc widać, że tutaj nic praktycznie nie ma na tym odcinku, gdzie jesteśmy, powiedzmy dzisiaj na ulicy Dąbrowieckiej teraz, to tutaj nie było nic. Te pierwsze domy, o których rozmawialiśmy, no to tam są ich fundamenty w 1926 roku. Nie? To też ciekawy, ten dawniej ambasada RFN. O której tutaj zresztą też pisałeś. Tak. I z której, to stąd ten płot trafił do nowej niemieckiej ambasady. Tak. Ten tutaj, chociaż nie wiem, czy stąd, czy nie, bo wydaje mi się, że ona była po obu stronach, że w sensie to był taki, wiesz, większa część, tam chyba, ona była chyba na tyłach tam, ten płotek właśnie, z którego jest pomnik. A tam chyba jest nawet podobny płot właśnie jak na tym pomniku, zobacz. Bo tam jest chyba taki płot na tym pomniku. Może i tak, chociaż nie wiem, czy to nie jest krata, wiesz? Krata z okna, no. Taka duża jak na okno, ale coś takiego. Bo właśnie nasi słuchacze mogą być zdziwieni, może to być dla nich pewnym dyskomfortem, że mówię, to jest to, o czym pisałeś, to jest to, co znalazłem u ciebie w książce, a ja bardzo bym chciał, żeby nasi słuchacze traktowali każdą taką zajawkę jako szczerą zachętę do przeczytania. Nie ma co ukrywać, że byłoby to miłe, jakby można było podyskutować z kimś. Bardzo miło się dyskutuje właśnie z kimś, kto jakby przeczytał, więc możesz się odnieść do tego, jakbyś bzdura. To wcale tak nie powinno być, albo nie wiem, pomijasz coś istotnego. Ja jakby jestem na to otwarty, to nie, to uważam za cenne interakcje z ludźmi, którzy interesują się podobnymi tematami, zawsze mogą prowadzić do jakichś nowych, ciekawych obserwacji. A dla odmiany, jak się rozmawia z kimś, kto się nie interesuje, ma zupełnie inną perspektywę, to też może być ciekawe, tylko jakby z innego punktu widzenia. Jasne. Mnie się zdaje, w ogóle tak zagadamy, że ta chałupa to też może być projekt Szalajcy. Oj, wiesz co, nie pamiętam. Dąbrowiecka 32, nie, chyba nie, wiesz. To jest przedwojenny dom, akurat jeden z niewielu, kto tutaj ma zdjęcie, ale nie pamiętam, kto projektował. No to sprawdzę. Jeśli możesz, bo szczególnie te balkony, wiesz, ten charakterystyczny krój balkonu przy ryzalicie. I tak jakoś mi to mignęło. Może. Znane mi się to zdaje. Skądś tam. To jest najbardziej tajemniczy dom dla mnie na Saskiej Kępie. Dąbrowiecka 27. Bo on z jednej strony był przez lata opisywany jako przedwojenny. No przedwojenny nie jest na pewno. Jako dzieło jakiegoś tam architekta, no którego dziełem nie jest, no bo nie jest przedwojenny. A jednocześnie jest tuż powojenny. I właśnie to też jedna z takich historii, które myślałem, że może uda się znaleźć na odpowiedź na to pytanie, ale nie udało mi się jeszcze, więc jeszcze. Może to jest sam Lachert, wiesz?
I to jest moja taka... Ale w oparciu o jego być może starszy nawet projekt przedwojenny, niezrealizowany? Nie, chyba nie jednak, bo wiesz, to... Bo to już wszystko jednak wygląda dość... specyficzny budynek. To jest 1947 rok. Willa, tuż powojenna. I właśnie są różne, ja mam różne pomysły, jak to mogło być, ale nie jestem pewien, czy to jest jakby prawda. No w katalogu twórczości Lacherta jest dom przy Dąbrowieckiej, ale nie wskazany z numeru. Więc w sensie nie wiadomo, któryś i nawet jako zrealizowany, więc ten. I nawet badacze jego dorobku nie są w stanie w 100% stwierdzić, który to jest budynek, więc jakby no wciąż szukamy. No sekretusowski kampus jeszcze dołoża to. O to też chciałbym zapytać, bo jak wygląda konwersja, można by powiedzieć. To znaczy najpierw musisz przeczytać książek 178, po to, żeby później z nich wycisnąć 150, powiedzmy, swoich stron. A ile historii wchodzi, ile nie wchodzi? To znaczy jaki procent miałeś odrzuceń? Jaką część przewidywanych historii musiałeś odrzucić z różnych względów? Tutaj akurat wydawnictwo było z jednej strony bardzo takie łaskawe dla mnie, bo wiesz, ja często pisałem o rzeczach, które, wiesz, coś, co nigdy nie powstało, był na to pomysł. Ja to przekuwam na jakąś historię i redakcja merytoryczna się mówi, no okej, dobra, może być. Jest ciekawe, nie? Myślę, o kurczę, ale się udało. A jednocześnie kilka historii nie weszło. Na przykład, to akurat chyba się cieszę, bo tak też nie jestem pewien, nie byłem pewien, czy to jest dobry trop, bo to było dosyć współczesne takie zagadnienie i właśnie ono było, widziałem, że nie łapię zrozumienia. Tu była taka pizzeria niby, ale tak naprawdę no to miejsce takie z frytkami, pizzą i kurczakami, które się nazywało Renesans. I ten renesans powstał w tam 92 roku, 30 lat istniał i został zamknięty chyba w zeszłym roku. I to było miejsce, które każdy, kto był na Saskiej Kępie, znał. A jak ktoś tu mieszkał, no to w ogóle wiesz, no to było dla niego oczywistością, takie ikoniczne miejsce. Czy w Toruniu jest Piccolo? Jest. O, dobra, no to właśnie, tak. Możemy nawet pozdrowić pana, który jest odpowiedzialny za tę markę. To było coś takiego, że wiesz, ktoś mówi, że tam, no wiesz, w Toruniu to Piccolo. Najlepsza włoska pizza Piccolo. Myślisz, o kurczę, to była taka bułeczka. No i to tu było trochę też, że wiesz, to było miejsce z belgijskimi frytkami, zanim to się nazywało belgijskimi frytkami. Facet przyjechał z Francji, poznał Polkę, taka historia miłości i tak dalej. No tylko, tak, mój wydawca z jednej strony mówi, że ale ktoś tam bywał znany, nie wiem, masz jakieś zdjęcia ze środka? Ja bym taki, nie, nikt tam nie był, znaczy wszyscy bywali, ale nikt znany, jak wiesz o co chodzi. Skoro to nie wszyscy było... to pewno i wszyscy tak, znani. Tak, pewnie też, jasne. Nie, ale wiesz, no, ale z drugiej strony to była historia, gdzie wiesz, no ta właścicielka, no całe szczęście żyje, tak, no ale jej mąż zmarł, to było niedawno, ja też taki wiem, jednak bezpieczniej się czuję w sytuacjach, gdzie ktoś mi nie powie, no wie pan co, wchodzi pan z butami w moje życie. I dlatego ja też nie naciskałem, bo pomyślałem sobie, no może faktycznie to, może oni mają inne niż ja obiekcje, ale może niech to zostanie. I to była taka, to właśnie była taka historia, a jeszcze ciekawa, szkoda, żałuję najbardziej tego, że udało mi się ustalić, że w Suwałkach jest pizzeria, która wzięła od nich przepis na to ciasto. Wow. I jak pojedziesz do Suwałk, to dalej możesz tam chyba rozmalen, to się nazywa. Niestety, myślę, ja dzwoniłem, rozmawiałem z tymi ludźmi, to było bardzo takie ciekawe w ogóle. I oni byli bardzo w ogóle wstrząśnięci, to całe, że to zmarł ten człowiek, którego oni poznali, wiesz, tam wiadomo, że ileś tam lat temu, no ale jakby był w pewien sposób ważny dla ich biznesu, który istnieje do dzisiaj. No? Więc oni się chyba ode mnie tego dowiedzieli, ja też ich właśnie podpytałem, no i niestety ten tekst nie wszedł do książki, ale... No właśnie to, no, tu z jednego powodu lepiej, z innego gorzej. No, tak. No właśnie było kilka takich, których nie udało mi się do końca znaleźć odpowiedzi na jakiś taki pomysł, który miałem, jak to mogłoby wyglądać, z czego mógł być ten sekret, jakby się co udało ustalić. Nie udało mi się napisać rozdziału o Agnieszce Osieckiej, która jest związana z Saską Kępą, Unieśmiertelni Radzielnice. I to chyba nawet bardzo dobrze. Znaczy... Bo mam wrażenie, że właśnie pierwszym skojarzeniem z Kępą będzie Agnieszka Osiecka. No ale dlaczego nie dać ludziom, którzy mają pierwsze skojarzenie, jakiegoś sekretu związanego z Agnieszką Osiecką? Ja bardzo chciałem, tylko problem był taki, że nic nie znalazłem. Żadnego sekretu. Muszę ci powiedzieć, że przeczytałem chyba, no nie chcę skłamać, z 6 tomów wspomnień Agnieszki Osieckiej, dzienników takich. Ona od wczesnego nastolectwa pisała dzienniki. I wiesz, no przeczytałem dziennik tam 14-latki. Cały.
I to jest, wiesz, taki tom, kurczę, gruby jak encyklopedia. I później przeczytałem kolejne, tylko tam nic się nie... No właściwie ona właściwie mało pisała o Saskiej Kępie. Ona tu mieszkała, ona tu była, ale tam takiego mięsa saskokępskiego właściwie nie było. Ja, znaczy powiem ci tak, no z jednej strony mówisz, że ja żałuję, no bo oczywiście myślę, że historia Agnieszki Osieckiej w ogóle byłaby ciekawa i w sensie, żeby właśnie to pierwsze skojarzenie wielu ludzi jakoś tam zaspokoić, a z drugiej strony to ja czuję, że jednak to, że przeczytałem tych kilka tomów i to naprawdę przeczytałem, to jakby to, że to jakby nie, nic z tego... Jasne, czuję się oszukany. Tak, no może nie, ale czuję pewnego rodzaju jasna taki... Jasna sprawa, no co najmniej nie dosyć. Że to na próżno poszło. No, może nie na próżno, prawdopodobnie te wszystkie rzeczy gdzieś tam w głowie zostają. No. I wiesz, myślę, że one się mogą uaktywniać, bo no, to są wiesz, procesy w tle działające. Zważywszy, że to ja, szczególnie te wczesne wspomnienia, no bo wydawało mi się, że tu będzie najwięcej tej Saskiej Kępy, no było troszeczkę o szkole, ale to naprawdę jakieś mikro. Nie? I wiesz, i tam czytam, że no dzisiaj spotkałem się z Jankiem, ale jednak wolę Krzyśka, w ogóle to z Piotkiem pójdę pływać na Legię. To po takiej dużej ilości tego już miałem tak, byłem nieco przytłoczony i wiesz, i to się jakby, często jest tak, że przeglądasz setki stron dokumentów i w końcu znajdujesz ten jeden, nie? Ja tak przeżyłem setki stron i nie znalazłem nic. Tak jakby w sensie, co ja mogłem uznać za jakieś takie obiecujące, no ale no... z takich tematów, które jeszcze nie wiem, to nazwy. Miałem taki rozdział o nazwach, ale on... No tutaj mieliśmy taki... różne opinie z wydawcą, czy te nazwy były wystarczająco sekretne. Nie było jednego takiego dużego sekretu. To było takie trochę pisanie o nazwach. No jakby no, zgodziłem się, no bo też jest tak, że to czasem wiesz, tak strasznie chcesz coś opisać, ale potem ktoś ci mówi, że to nie jest aż takie ciekawe. To, w sumie, to trzeba odpuścić. Jakby. To uznałem, że to nie był zły pomysł jednak, żeby zrobić krok w tył. No, oczywiście są takie historie właśnie, których nie udało mi się znaleźć tego, czego szukałem i no i to jakoś będę pewnie dalej szukał, no bo to, że napisałem książkę, to nie znaczy, że się przestaje interesować niestety. No. Jasna sprawa. A powiedz mi, czy w ogóle kiedy kończysz pisać książkę? No bo skoro już masz na koncie więcej niż jedną, to mogę zadać takie pytanie. No okay. Już masz wyrobione nawyki. Czy czujesz zaraz po taki rodzaj ulgi połączonej z bezkresną pustką? To znaczy z jednej strony te dumę oczywiście, dumę czy tam zadowolenie, że udało się dopiąć celu założonego i nie minie dosłownie, nie wiem, 35 sekund i już pustka popadająca niemalże w depresję? Że chciałoby się znów być w tym ciągu, znów to badać i... Nie. W ogóle nie. Ja powiem ci tak, mnie w ogóle pisanie książek jest potrzebne z jednego powodu, żeby dopinać, jakby, no bo moim problemem jest to, że ja uwielbiam szukać. Ja wiesz, jestem zachwycony, kiedy szukam, jakiś wątek się pojawia. Ja zaczynam szukać, jakoś on się zaczyna rozwijać, coś się udaje znaleźć, czegoś się nie udaje znaleźć. Wiesz, jak są jakieś ustalenia, ja jestem taki, o tak, jestem blisko i w końcu coś tam znalazłem, coś czegoś się nie udało, ale generalnie coś mam i wtedy tak okej, no to szukam czegoś nowego i jasne. Często jest tak, że nic z tym już więcej nie robię. Wiesz, kiedyś udało mi się ustalić pod Pałacem Kultury, jest tam taki cały wianuszek rzeźb. I udało mi się ustalić, że tam 3 z tych rzeźb to taki gruziński rzeźbiarz wyrzeźbił. I tego chyba nigdzie nie było, nie? Pisałem do córki tego rzeźbiarza, ona mi odpisywała, on w międzyczasie umarł, bo jeszcze żył, miał chyba ze 100 lat, nie? I nigdy tego nie opisałem. Nigdy. Po prostu... I kompletnie nigdy nie puściłeś w obieg tej historyjki. Nie, nigdy. To ciekawe, bo te zmarnowane historyjki to są chyba zakopane talenty, wiesz? Znaczy wiesz, no ja też wierzę, że wiesz, kiedyś może się pojawić książka, nie wiem, powiedzmy Sekrety Pałacu Kultury i ja to wyciągnę z szafy, tak jak Saską Kępę, której, wiesz... Wiesz, przez 10 lat szukałem, znaczy w sensie gromadziłem materiały, tak, jakieś... Co się o Saskiej Kępie pojawiło, gdzieś znalazłem, nie wiem, byłem w archiwum, przypadkiem coś wyciągnąłem, no to wiesz, gromadziłem, no i później faktycznie no, były 2 lata, przez które pisałem tą książkę, no ale to jakby ten research trwa, nie? I to tak z większością rzeczy, no więc to jakby ja traktuję, że to kiedyś wyciągnę z tej szuflady i może coś z tym zrobię, a może nie. Dlatego cieszyłem się bardzo, jak napisałem książkę, jakby jak została opublikowana książka o metrze, to niezwykle się ucieszyłem. To mnie po prostu kamień z serca mi spadł,
że to wszystko, co udało mi się, wiesz, wypracować, po prostu udało się zebrać w jedną kubkę, zamknąć, przygotować tak, żeby było w jakiejś formie zjadliwe. I to faktycznie kamień z serca. Tu z Saską Kępą, no, trochę jest tak też, że ta Saska Kępa jeszcze taki mam troszkę niedosytu. Jeszcze coś tutaj robię, różne jakieś plany mam, różnych działań, pomysły, bo jakoś tak nie czuję, że mimo tego, że faktycznie no, przez jakiś czas to było, miałem tego dużo, to nie czuję takiego już zmęczenia tematem. Tak z metrem trochę miałem, że już miałem po prostu w pewnym momencie tak dość, że wiesz, przez pół roku nawet w ogóle nie jeździłem, nie? Ale już teraz okej, okay, ale jakby to bardziej tak jest, że jakby, no wiesz, no, skończyłem pisać Sekrety Saskiej Kępy i już mam, wiesz, trzy inne pomysły, co robić teraz. Ciągle z Saską, czy już... Nie, z Saską też, oczywiście też, ale to... Z Kępą, to, przepraszam. Z Kępą. To jakby... no nie piszę Sekretów Saskiej Kępy 2, ale być może tam przygotowuję jedną rzecz, która jest związana jakoś tam bardziej taką merytorycznie z architekturą. To jakoś tam współtworzę, powiedzmy. A nie wiem, pewnie jeszcze się uda... W związku z tym, że już teraz jestem autorem książki Saskiej Kępy, to też się pojawiają jakieś możliwości w stylu, nie wiem, ktoś się do mnie odzywa, ktoś mi mówi, a jest taki ciekawy wątek, na przykład, nie? A może byśmy razem coś zrobili, no to jakby to są też te benefity z bycia autorem, szczerze mówiąc. Ale też inne publikacje zupełnie dotyczące innych zagadnień, no bo takich zagadnień jest dużo, wiesz, Warszawa to jest bardzo ciekawe miasto, więc to prawda. Tutaj tematy się nie kończą. Bez nie? Dwóch zdań. I zaraz ktoś podbija, na przykład, nie wiem, ktoś tam jakiś dziennikarz mówi, że tutaj tyle tych słupków na Saskiej Kępie i przez dwa tygodnie wszyscy o Saskiej Kępie potem, nie? A potem coś w metrze i przez dwa tygodnie wszyscy o metrze. Nie? Więc to jest to jakby takie wdzięczne, że to żyje, tak? Gdybyś miał ochotę kiedyś przyjrzeć się tym historiom, które rozumiem, za którymi nie przepadasz, bo nie ma jeszcze zdjęć do tych czasów, albo zbyt wielu nie ma, to polecałbym ci zerknąć na te tematy holenderskie. One są bardzo ciekawe, tylko tutaj wiesz, no to właśnie ja jestem świadom tego, jak bardzo dużo jeszcze nie wiem o właśnie, nie wiem, o Holendrach, o całym tym zagadnieniu. Ale to tutaj od razu, przepraszam, wejdę ci słowo, odezwij się do Michała Targowskiego. To jest największy badacz Holendrów w Polsce. To ciekawy wątek. Myślę, że moglibyście tutaj wykopać jakiegoś Holendra. To takiego, to wiesz, takiego ci, często tutaj ci mieszkańcy odwołują się jakoś tam, że no to temat, może no bez przesady, ale były takie, wiesz, że tam, o, tam jakaś rodzina, jeszcze te holenderskie, czyli holenderskie, powiedzmy, korzenie, a tak naprawdę to wszystko byli niemieccy osadnicy, wiesz, tam. To prawda i to zagadnienie samo w sobie jest bardzo interesujące, bo rzeczywiście tych Holendrów to tam była garstka w 1500 którymś tak, roku. Tak, i oni potem w sumie to się wycofali z tego koncepcji jakoś tam zagospodarowania, bo to było chyba dla nich za trudne, to były jakieś wojny, to było coś tam, więc tak... No ale ten sposób, w jaki osiedlano tych osadników i tereny, no zdecydowanie to miało... Były te, właśnie holenderskie ta górka, w tym rozumieniu. Ten sposób takie, działania był ciągle holenderski. To był dobry pomysł na zagospodarowanie tych zalewowych terenów, nie? Czy podejdziemy pod tę nieregularną część? Możemy, oczywiście. Na chwilkę? Jesteśmy teraz na rondzie Waszyngtona, czy już jesteśmy? W zasadzie jesteśmy, tak, nie? Tak. Bo już można powiedzieć, że w pełni formalnie. Wiesz, że kiedy szklany wieżowiec, ten, o którym pisałeś, o którym ja w ogóle nigdy wcześniej nie wiedziałem, że jest szklanym wieżowcem. Po prostu wiedziałem, że to jest ten wieżowiec przy rondzie Waszyngtona. Ten z kołem właśnie. Pierwsza ciekawostka w ogóle, jaką o nim słyszałem, to taka, że to koło było po to, żeby tam kolejka wyciąg narciarski, ja kolejka górska, coś takiego. Jaka to koncepcja w ogóle, kto to wymyślił? To nie było to. Faktycznie on nasuwa skojarzenie z tym takim wyciągiem. Od razu mówię, kołem. Że nie uwierzyłem, ale nie, mówię nie, o tym nie, z tego względu, że interesujące jest to, że wiesz, że miasto jest zagadnieniem tak wciągającym, tak absorbującym, no że tak. Ludzie, kiedy nie potrafią znaleźć szybkiej odpowiedzi, to ich układy nerwowe podpowiadają i musicie troszkę skłamać, bo w przeciwnym razie głowy wam eksplodują. No ale wiesz, to jest to, że kiedyś, jak nie było internetu, no to wiesz, ktoś ci mówił, a wiesz czemu coś tam? Dlatego, że mój dziadek mówił, że coś tak tam. Tak jest. Tak i to jeszcze jakby ten taki... stan takiej permanentnej lipy na różne tematy, on niestety, znaczy w sensie, no niestety, no jakoś tam się skończył wraz z internetem, no. I już teraz nikt, jak ktoś ci coś mówi, no to pierwsze, że myślisz, co? Muszę to sprawdzić w telefonie, nie? I to trochę,
dobrze i źle, no źle, bo takie legendy giną, a dobrze, no bo nikt się nie wstawia kitu, że a przecież ja, słuchaj, no napisałem książkę o metrze, wyśledziłem, słyszałem historię o tym, że o, mój dziadek to kiedyś kopał gdzieś tam dół i dokopał się do pełnej gotowej stacji metra z kafelkami na ścianach. To już naprawdę te kafelki. Fajne, ale myślę, że ci dziadkowie musieli być wielkimi osobowościami, bo. Ja nawet nie wiem, czy ci dziadkowie, wiesz, to faktycznie mówili takie, że no nie wiem. No. To wiesz, to... Tutaj też wiesz, różne wątki wchodzą, ale to akurat no, tak mniej żartobliwie oczywiście, ale wchodzą też wątki, wiesz, odzyskiwania, nieruchomości. I tu się też parę legend słyszałem różnych, a propos tego, że wiesz, ktoś mówi, że no mój dziadek to ten dom przed wojną postawił, a tam patrzysz na zdjęcia lotnicze, nie ma tego domu. Głupio tak dziadkowi jakieś wytykać, a wiesz, nie wiem, być może to miało w jakimś etapie znaczenie przy właśnie odzyskiwaniu, czy nie wiem, wysiedlaniu komunalnych lokatorów, odzyskiwaniu jakiejś swojej własności, no trzeba to powiedzieć, no. Więc nie da takie... się ukryć, nie da się ukryć, że ci ludzie, którzy odzyskiwali warszawskie kamienice, to niekiedy rzeczywiście mogliby być olendrami. No, no tak, bo, tak. To przy ich metrykach. Jesteśmy tam przy ulicy Jakubowskiej. Myślę, że jeśli pozwolisz, to tym akcentem, tym wątkiem skończylibyśmy. To znaczy będziemy kończyć na początku. Skąd Jakubowska? Bo wiesz, że jest... Kurczę, wiesz, ja ilekroć widzę tę tabliczkę, bo nieraz tu jestem na tym przystanku. Ilekroć widzę tę tabliczkę, to od razu oczyma wyobraźni widzę Żydów siedzących w tych, słuchaj, skórzanych, futrzanych czapach, no nie? W jakichś takich kożuchach. Ale to chyba nie, wiesz, bo... I czy powiedz mi, czy ta moja wyobraźnia jest... Znaczy ja nie jestem... Ta nazwa, znaczy mówi się, że no Jakubowska od tych właśnie Żydów, Jakubowiczów tak zwanych, ale to raczej nie myślałbym o tym jako o nazwisku, tylko bardziej takim określeniu. Tych spekulantach, którzy wiesz, w pewnym momencie kupili grunty, a potem je sprzedawali z zyskiem i tak dalej. Ale ja nie jestem pewien, czy ci Jakubowicze to nie byli tak zwani, znaczy tak zwani, czy to nie była rodzina Natansonów, którzy mieli ogromny dom bankowy i to, i to byli, wiesz, bardziej to są ci tacy łódzcy potentaci, a nie, znaczy, nie mówię, że oni byli złodzi, ale to nie jest ten taki Żyd w hałacie, jasne, w tej jasne, czapie, jasne, wiesz, jasne. Hasy, tylko po prostu, wiesz, człowiek, który obraca wiesz, jakimiś ogromnymi sumami, ma łeb do interesów, to wiesz, i z tych nizin społecznych, wiesz, w trzech pokoleniach, wiesz, z biedy do ogromnych pieniędzy, nie? To bardziej tak raczej, bo ci Natansonowie to mieli tam tą część przy Parku Skaryszewskim, na której teraz jest Aleja Waszyngtona. I tam było dużo z nimi problemów, takich, że wiesz, że oni tam chcieli sprzedać, nie chcieli sprzedać, chcieli, wiesz, zarzucano im, że chcą się obłowić na tym, że na przykład miasto chce tam, wiesz, wytyczyć ulicę i zawyżają sztucznie na przykład wartość swoich gruntów i tak dalej, i tak dalej. No pewnie trochę czy zawyżali. To byli, no, nie dziwię się, no, to pisano, że oni, wiesz, znaczy nie pisano wtedy, że lobbowali, ale że no jakoś tam próbowali wpływać na, wiesz, jakąś tam opinię. Tam jeszcze plus do tego masz tych carskich urzędników, bo to jest jeszcze ten etap również, gdzie, wiesz, no oni łasi na wszelkie formy płatnej protekcji, nie? Więc okay. Tak. Więc nie wiem, czy to nie chodziło właśnie ten Jakubowska jako ci Natansonowie. Bo byli też tutaj, jak się spojrzy na plan z tymi gruntami i własnością, to masz taki, to tam kilka się pojawia takich nazwisk, które dzisiaj byśmy powiedzieli, że no, mają żydowskie brzmienie i może też dlatego, ale ja samych takich... stricte Jakubowiczów, to nie znalazłem. A sama ta ulica, powiedz mi, czy ona w tej nazwie występuje już na planach sprzed 100 lat z haczykiem? Nie. Wydaje mi się, że ona może się pojawiać na jakichś wstępnych planach. Wydaje mi się, że gdzieś na takim pierwszym planie Saskiej Kępy, jeszcze takim właśnie, gdzie tam w tle widać tą rzeźnię, to ona może być gdzieś tam, czyli to jest około 1900, powiedzmy tam, 5 roku, być, jakby pojawiać się w terenie, no ale bez nazwy. Więc myślę, że ona nazwę dostała pod koniec lat 20. Tak bym obstawiał, jakbym teraz miał bez sprawdzania to powiedzieć. Raczej nie wcześniej. Nie przypominam sobie, żebym natrafił. Jedyna nazwa ulicy tutaj na Saskiej Kępie, która jest starsza niż Saska Kępa, to jest Saska właśnie. Bo to była, tam mniej więcej przebiegała taka droga w kierunku pól na Gocławiu i na Kępie Gocławskiej.
I ona była na różnych mapach, wydaje mi się nawet na tych sprzed 1900 roku. Pojawia się ta nazwa Saska. No, i to jest najstarsza nazwa tutaj. Dziękujemy Wam za dzisiejsze spotkanie. Zanim wysłuchacie do końca, pamiętajcie, aby dać znać w komentarzach, co sądzicie o dzisiejszym odcinku. Nie zapomnijcie także o subskrypcji, pomoże nam to walczyć ze sztuczną inteligencją. Zajrzyjcie również na naszą stronę podcastmiastowy.pl, gdzie znajdziecie artykuł i zdjęcia do dzisiejszego odcinka. Do usłyszenia w najbliższą niedzielę. Paweł Kamiński i Artur Dobiegał. Chodzimy od grubo ponad godziny po kępie, po Saskiej Kępie. Powiedz mi, czy mógłbyś w jednym, takim naprawdę skompresowanym zdaniu powiedzieć, komu ta książka przede wszystkim ma służyć, dla kogo ona jest, komu ona przyda się w życiu i w pracy i no i tyle w zasadzie. No wiesz, właśnie ja mam nadzieję, że ona się przyda różnym ludziom, tak, że ktoś sobie ją po prostu przeczyta, dla, wiesz, żeby miło spędzić czas. Nie wiem, może jakiś przewodnik, który oprowadza po Saskiej Kępie, zaczerpnie z niej jakąś historię i co najlepsze, ta historia będzie merytorycznie się trzymać kupy. To nie będzie... Widzisz siebie jako dostawcę mięsa dla przewodnika. Trochę tak, no dostawcę w ogóle informacji, tak, ponieważ ja dużo zbieram i potem jakby formułuję z tego jakąś, nie wiem, no, znajduję jakiś problem, próbuję znaleźć rozwiązanie, staram się opisać i potem, no, jakby jak ktoś będzie korzystał, to fajnie. No na przykład cieszę się bardzo, bo teraz rozmawialiśmy o Lachercie, Szanajcy. Tutaj na Saskiej Kępie jest taka nagroda właśnie architektoniczna imienia Lacherta i Szanajcy dla najlepszych nowych budynków, ale też wiesz, rewitalizacji budynków czy jakichś takich remontów, przywrócenia do stanu pierwotnego. I teraz właśnie się odbyła druga edycja. To organizuje takie stowarzyszenie Ładna Kępa, oni tutaj fajnie działają, wiesz, zgłaszają jakieś rzeczy do konserwatora, próbują, wiesz, no to oni zrewitalizowali, już wiem, ostatnio ktoś mówił, że rewitalizacja to jest szersze pojęcie niż po prostu odnowienie, ale oni odnowili właśnie tą płaskorzeźbę Plon tam przy Katowickiej, tą katowicką trochę tak doprowadzili do porządku, te betonowe ławy, o których rozmawialiśmy i właśnie oni robią tą nagrodę, no i wiesz, odbywa się gala, jaka tam jestem, cieszę się, że to wszystko się odbywa, no i nagle się okazuje, że wiesz, jeden z budynków, który dostał wyróżnienie, oni go prezentują i piszą, że właśnie on wcześniej był uważany za z innego roku, a teraz już jest, wiesz, 1931 i jest napisane, że to jest, wiesz, dzięki tej książce, którą ja napisałem, wiesz, ona miała premierę miesiąc wcześniej. No to jest właśnie też dla takich ludzi, też dla, nie wiem, stołecznego konserwatora, żeby poprawiał w gminnej ewidencji błędy, które są. No dobra, a podpowiedz proszę, bo co, to jest książka popularno-naukowa, czy nawet bardziej w zasadzie popularna, a nawet niepopularno-naukowa, tak. Bardzo popularna, ale z tym no, badawczym zadziorem, z badawczym pazurem. Tak. Więc naukowym koniec końców. Jak powinien ją czytać badacz, który chciałby ją wykorzystać? No przecież wiesz, badacz, kiedy weźmie taką książkę, to powie, kurde, nie ma tu przepisów. No tak, to jest wymóg serii i też jakby to sprawia, że ta książka jest bardziej taka, no, łatwiejsza w odbiorze. No i właśnie, ale starałem się, wiesz, i na ile mogłem, no to tam, gdzie czułem, że jest jakaś nowa informacja, którą jakby ja podaję jako pierwszy ją znalazłem, to żeby mimo tego, że tego przypisu nie ma, to żeby było wskazane, skąd ta informacja jest. I oczywiście jest na końcu bibliografia, tak, ale na przykład właśnie udało mi się nawet niektóre rzeczy w składzie, wiesz, jakby przemycić, powiedzmy, tak, że masz informacje o tej właśnie seminarium prawosławnym. I udało się tak zrobić, że obok jest taki króciuteńki wycinek właśnie z Kroniki Warszawy i tam masz napisane, który to jest numer i jest zaznaczone pozwolenie budowlane. I to wiesz, dla kogoś, kto po prostu czyta historię o tym, że na Saskiej Kępie powstał taki kościół taki, wiesz, tam polsko-katolicki, który w pewnym momencie, żeby mieć trochę więcej pieniędzy, przeszedł w objęcia prawosławia, bo oni mogli działać legalnie i dostawać jakieś pieniądze na to, to ktoś nie zwróci na to uwagi, ale właśnie no być może, nie wiem, no, ktoś w biurze stołecznego konserwatora zerknie na to i okej, mamy tu gotowe, jest pozwolenie budowlane, jest rok, można poprawić, wiesz, gminnej ewidencji. No to jest właśnie ta wielowarstwowość, o której tak, to jest to, na czym bardzo mi zależało i powiem, że wydaje mi się, że to się udało i oczywiście
wiesz, no to nie jest książka naukowa, a jednocześnie, no tak jak rozmawialiśmy wcześniej, no nie chciałbym, żeby to była, nie chciałem, żeby to była książka, którą przeczyta, wiesz, 5 osób, tylko chciałem, żeby to była książka, która no jednak skorzysta więcej osób, pozna więcej ludzi, też dlatego, że no skoro ja robiłem to długo i naprawdę dołożyłem wszelkich starań, no to niech to nie będzie tak, że teraz zrobiłem to tylko i wyłącznie dla siebie. Oczywiście, że zrobiłem to dla siebie, bo to jest moja pasja, ale zrobiłem też to po to, żeby jakieś informacje, które nie wiem, wiedziałem, że są nieprecyzyjne, niewłaściwe albo ich nie było, żeby w tym zawrzeć, no bo to jest jakoś tam pozwala, właśnie książka pozwala zamknąć jakiś etap też, nie wiem, poszukiwań, no i to dzięki temu ona jest, no właśnie, niech ten przewodnik skorzysta, niech nie wiem, stołeczny konserwator też, i mówię to z pełną świadomością, że to może zabrzmieć dla kogoś dziwnie, że dobra, książka Sekrety Suzuki Kempel, konserwator, no ale tak jest, ona może się przydać i wiadomo, że nie cała jest równie merytorycznie cenna, ale są fragmenty, które wydaje mi się, że udało się tak opowiedzieć, tak poprowadzić tę historię, że nie tracąc właśnie waloru takiego popularyzatorskiego, jeszcze jakieś merytoryczne treści w tym zawrzeć. To powiedz jeszcze, gdzie znaleźć książkę? Gdzie najłatwiej ją kupić? Wiesz co, w internecie łatwo w ogóle. Wydaje mi się, że no, na stronach wszystkich tych internetowych księgarni z Empikiem na czele ona jest. Można ją kupić na Saskiej Kępie w księgarniach na pewno. I wydaje mi się, że ona w ogóle w księgarniach będzie, bo ta seria jest też po prostu Sekrety. Widziałem ją w wielu księgarniach w różnych miastach w Polsce, więc myślę, że to nie jest taka książka, że jak pójdziesz do twojej lokalnej księgarni, gdzie byś nie mieszkał i powiesz, że chciałbyś taką książkę, to oni mogą ją mieć, nie muszą, ale na pewno będą kojarzyć, co to jest za seria.